Witam Was serdecznie, mam nadzieję, że się widzimy, że się słyszymy. Dzisiaj live, który idzie na bardzo wiele różnych platform. Akurat Grzesiek, który jest właścicielem EduWebu, świetnie to spiął, zresztą z Piotrkiem, który pomaga przy tym. Ja spędziłem nad tym naprawdę dużo czasu, żeby to jakoś zadziałało, bo oczywiście, jak to bywa z live'ami, wygląda to tak, że wszystko powinno działać, a nie działa za bardzo nic, więc widzimy się dzisiaj w tej transmisji. Ja sobie tylko przełączę ten mój ekran, żebym nie nadawał ze wszystkich ekranów naraz. Dajcie znać, czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie. Z tego, co widzę, to chyba jest wszystko ok. Jeśli chodzi o taki główny czat, to ja mam co prawda chyba podgląd na wszystkie czaty, natomiast zapraszam Was, żebyście oglądali te transmisje na stronie edweb.pl. Tam też będziecie mieli możliwość kliknięcia, ponieważ przygotowaliśmy dla Was zniżkę na ten kurs fotografii ślubnej, o którym w sumie dzisiaj. Też za jakiś czas zaproszę tutaj Staszka Surmana, z nim troszeczkę porozmawiamy. Powiem Wam o pewnych nowościach, które planujemy. Mam nadzieję, że zdążę też odpowiadać na Wasze pytania. Myślę, że zrobimy sobie jakąś taką też sesję Q&A, żebym... Ja akurat totalnie nie mam podzielności uwagi, jak mam patrzeć tu w kamerę, w ten ekran i jeszcze na te różne czaty, może się okazać, że zacznę gadać jakieś głupoty, więc postaram się tego tak nie zrobić. Też dostaniecie podczas tej transmisji presety. To będą cztery albo pięć presetów, w tym momencie nie pamiętam, nie policzyłem, jak pakowałem paczkę. Dostaniecie po prostu link, który wkleję do czata, to jest taki link, który będzie aktywny przez jakiś czas, natomiast jakby ja założyłem, że to jest link dla osób, które oglądają te transmisje. Co jeszcze z nowości? Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, wszystko, wszędzie mnie widać i wszędzie mnie słychać. Z nowości to będziemy mieć naprawdę dużo planów na EduWebie i w tym momencie pozyskaliśmy partnerów, wielu partnerów, między innymi jest to Synology, Olympus, Fotoforma, Manfrotto, Enfoto i ktoś jeszcze, mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. W każdym razie jutro bądź pojutrze będziemy uruchamiać konkursy na grupie Fotografia z EduWeb. Tam będziemy odpalać wiele różnych konkursów, mamy całe mnóstwo nagród dla Was. Będą to zestawy, głównie zestawy upominków, jak również karty rabatowe do Fotoformy, więc to będą proste mini konkursy, trwające dość krótko, wymagające troszeczkę zaangażowania. Doszedłem do wniosku, że te nagrody, które będziemy Wam prezentować, one nie będą jakieś bardzo duże, to znaczy nie spodziewajcie się, że tam co tydzień będziecie dostawać aparat, tablet czy monitor. To będą dość drobne gadżety, natomiast myślę, że bardzo umilający taki codzienny czas. Będziecie mogli sobie na przykład założyć skarpetki od Olympusa, koszulkę od Olympusa. Mamy sporo różnych gadżetów właśnie od Synology, mamy statywy Pixie od Manfrotto, więc tych gadżetów jest całe mnóstwo. Do tego musicie po prostu zapisać się na grupę Fotografia z EduWeb i tam te konkursy ja będę odpalał jeden po drugim, one będą, myślę, trwały tydzień i później po prostu będę szedł do mojego pobliskiego paczkomatu i będę Wam wysyłał nagrody, więc chciałbym Was po prostu tak jakby zaktywizować do takiego codziennego fotografowania. Będę chciał, żeby to były konkursy głównie oparte o zdjęcia, które robicie specjalnie na nie, a nie, że wygrzebiecie coś tam sprzed 5 lat z archiwum i będziecie wygrywać takie konkursy. Więc taki jest plan. Do tego plan na najbliższe materiały też będziemy na grupie Fotografia z EduWeb robić różnego rodzaju unboxingi, i takie małe recenzje różnych produktów właśnie tych naszych partnerów. W najbliższym czasie będę mówił trochę o NASie, który przyjechał od nas, do nas od Synology i troszeczkę zrobimy tam takich materiałów w ogóle o archiwizowaniu zdjęć i o tym, czym jest NAS i dlaczego nam się przydaje. Do tego przetestujemy monitor Eizo CS2731, pomówimy trochę o obiektywie 12-100, więc takich mniejszych filmów będzie pojawiało się również dużo. Do tego jesteśmy w trakcie nagrywania kursu
fotografii studyjnej, takiego bardzo dużego kursu, można powiedzieć, który będzie trwał dość długo, ale po takim kursie dowiecie się, jak to wszystko działa, jak to wszystko spiąć ze sobą, będzie też sporo setupów oświetleniowych, jak również już właściwie zmontowany jest kurs fotografii beauty. No, więc tak to wygląda. Fajnie, że jest nas trochę. Widzę chyba 110 osób przez program, który ja streamuję. To jest chyba z różnych platform. Pierwszy raz osobiście streamuję z tego serwisu, więc mam nadzieję, że nam tutaj wszystko zadziała. Nie wiem, jakoś dzisiaj się tym naszym streamem zestresowałem. Więc tak jak mówię, serdecznie zapraszam was jeszcze raz na grupę Fotografia z EdWeb. Myślę, że całkiem fajna społeczność, bardzo zależy mi na tym, żeby taką społeczność zbudować, więc tam możecie się sporo dowiedzieć, jeśli chodzi o różne rzeczy, bo dodaję też takie totalnie darmowe wideoporadniki, jak również pokazujemy zajawki naszych kursów, a tych kursów nagrywamy naprawdę, naprawdę sporo. Też ja te kursy, kiedy nagrywam, bo w większości autorem jestem ja, to zawsze pytam was, czego chcielibyście się dowiedzieć, ja sobie robię listę i podczas, kiedy Piotrek przyjeżdża tutaj do nas na nagranie do Wrocławia, no to wtedy ja patrzę sobie na tę listę z tym, czego chcielibyście się dowiedzieć i przygotowuję to do naszych kursów. Tak jak wspomniałem, dzisiaj mówimy o fotografii ślubnej i akurat z fotografią ślubną jest o tyle śmiesznie, że jakiś czas temu, kiedy planowaliśmy to nagrać, to było w sierpniu, zapytałem na jednej z grup fotograficznych, czego dana osoba czego osoby chciałyby się dowiedzieć z takiego kursu. Oczywiście nie sądzę, żeby ten kurs był dedykowany dla kogoś, kto już, nie wiem, robi mnóstwo ślubów i jakby ma tę wiedzę na temat fotografowania, natomiast właśnie pytając, czego chcieliby się dowiedzieć, czego chciałyby się dowiedzieć takie osoby, to nikt nie przeczytał, że to nie ja prowadzę ten kurs, tylko dużo osób zarzuciło mi, że biorę się za coś, na czym się nie znam, bo rzeczywiście ja tutaj przy fotografii ślubnej nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś ekspertem, ale właśnie naszym ekspertem jest Staszek Surman, którego tutaj zaproszę. I Staszek Surman zajmuje się fotografią ślubną już od wielu lat. Zrobił ponad 100 ślubów, no i dlatego zaprosiłem go do nagrania tego kursu. Prowadzimy ten kurs we dwójkę, to znaczy ja bardziej narzucam taką narrację, pytam Staszka i jakby patrzę, jak on fotografuje, dodaję jakieś swoje komentarze, natomiast tutaj głównym prowadzącym jest Staszek, który ma po prostu duże doświadczenie. I w tym momencie nie znalazłem, przynajmniej w polskim internecie, w zagranicznym też tego nie widziałem za bardzo, poza tym zagraniczny internet też troszeczkę rządzi się innymi prawami, nie znalazłem materiału, który by był, myślę, taki kompleksowy jak nasz, z tego względu, że kiedy planowałem właśnie to nagranie, wracając jeszcze do tego pytania na grupę, to dostałem odpowiedź, że skoro pytam, to znaczy, że nie wiem, w jaki sposób poprowadzić ten kurs, a jakby dla mnie taki feedback od osób, które chcą się czegoś dowiedzieć, jest niesłychanie ważny i tak zawsze mówię, że przecież, no nie wiem, jeśli jakaś firma wypuszcza nowego batona, nie wiem, nowego Lyona, to oczywiście, że są zbierane grupy fokusowe, które mówią, co by chciały, co im smakuje, co im nie smakuje, więc tutaj nikt nie jest wszechwiedzący, ale właśnie ja przygotowując ten kurs, w sumie razem ze Staszkiem i tutaj z ekipą z EdWebu, doszedłem do wniosku, że będę chciał odwzorować maksymalnie takie warunki, z jakimi mogą spotkać się osoby, które fotografują śluby, więc zrobiliśmy to w ten sposób, że oczywiście zaczynamy od przygotowań, znaczy może nawet nie od przygotowań, a wcześniej, czyli od przygotowań samego fotografa, co taki fotograf powinien mieć, jak powinien się wyposażyć, jaki sprzęt powinien posiadać, jak zdobyć na przykład licencję na fotografowanie w kościele, więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo tych informacji. Później przeszliśmy do po prostu takiego zwykłego ślubnego dnia, znaczy zwykłego. On dla nikogo nie jest zwykły. Dla nas też nie był zwykły z tego względu, że my nagrywając ten kurs, oczywiście to musieliśmy się spiąć, żeby to nagrać w miarę jakby same przygotowania, uroczystość samego ślubu, jak później wesele, to było wszystko nagrywane jednego dnia, więc jakby tak mówiąc już od backstage'u, przyjechał do nas Kamil, przyjechał do nas Piotrek z EdWebu, oni byli operatorami, jeśli chodzi o kamery, do tego
Kamil robił za dźwiękowca. No ja układając plan tego ślubu, troszeczkę też porozmawiałem z osobami, które chcą fotografować śluby albo z czym się spotykają, na jakie trudności napotykają. I tak na początku myślę, no tak, żeby ładnie wyglądał te, żeby najładniej wyglądało to nasze wideo, to wynajmiemy jakiś hotel, wielki apartament, tam zrobimy przygotowania, później pojedziemy może do jakiegoś pięknego, jasnego kościoła, tam zrobimy zdjęcia w kościele, a później będziemy mieć przepiękną pogodę i wielką, jasną salę i tam będziemy robić zdjęcia, znaczy robić, Staszek będzie robił zdjęcia podczas samego wesela, zatrudnimy jeszcze jakiegoś DJ-a z całym mnóstwem świateł, który zrobi za nas robotę. I tak później sobie pomyślałem, okej, tylko że jeśli ktoś jest początkujący i ja doskonale pamiętam, kiedy ja próbowałem robić śluby, ja akurat się do tego nie nadaję, natomiast kiedy ja próbowałem robić te śluby, oglądałem zdjęcia oczywiście tych topowych fotografów i mówię, kurczę, ja mam taki sam sprzęt jak oni, no to ja też zrobię takie zdjęcia ślubne. I jakie to było wielkie moje zderzenie, że nie zawsze te przygotowania robimy w pięknym, jasnym mieszkaniu przy przepięknej pogodzie. Następnie nie jedziemy zawsze do ładnego kościoła, który jest pięknie doświetlony, mamy piękną pogodę, czyli częściej, szczególnie jak jesteśmy na początku swojej drogi i szczególnie jeśli powiedzmy nasze, to ile bierzemy pieniędzy za dany ślub, nie zawsze to są jakieś duże kwoty, no to często oni jakby... Jeśli dana para będzie oszczędzać, powiedzmy, na fotografię, bo my jesteśmy na początku dość tani, no to pewnie oszczędzi też na apartamencie, pewnie oszczędzi też na pięknej sali, więc doszedłem do wniosku, że przygotujemy to w ten sposób, żeby nie było prosto. I tutaj pogoda dała nam w kość i z jednej strony płakałem, jak te, tak jak leciał ten deszcz, to tak praktycznie z moich oczu leciały łzy, że nie będziemy mieć takiego ładnego materiału. A później myślę, no tak, ale my jesteśmy w Polsce, przecież w Polsce pogoda wcale nie jest ładna i tutaj wyzwanie dla Staszka, żeby zrobił fajne zdjęcia również podczas brzydkiej pogody. Do tego przygotowania robiliśmy na początku u moich rodziców w domu. Rodzice mają dość spore mieszkanie, natomiast my wybraliśmy chyba najmniejszy pokój, który był dostępny. Do tego tam jest dość nisko, bo jest chyba 2,30 wysokości i do tego pokoju wszedł świadek, pan młody, Staszek, ja i dwóch operatorów, więc była nas szóstka, a Staszkowi udało się przygotować świetne zdjęcia. Więc to wyglądało tak, że ja Staszkowi podczas nagrywania tego kursu wrzucałem po prostu kłody pod nogi. Później pojechaliśmy na dalszą część przygotowań do drugiego mieszkania, ono już było troszeczkę bardziej przestronne, ale nadal te przygotowania były robione głównie w takiej niewielkiej sypialni, gdzie jak to w Polsce bywa, zresztą ja doskonale to znam, bo u mnie jest tak samo, im mniejsza sypialnia, tym większe łóżko, więc tam rzeczywiście zdecydowanie większą część zajmowało łóżko, ale Staszek też przygotował naprawdę fajne zdjęcia. Później pojechaliśmy do kościoła i akurat udało mi się dogadać tak z księdzem, że przesiedzieliśmy 2 godziny w kościele i też to, co ważne, to ksiądz dawał rady od siebie, to znaczy gdybyśmy wiedzieli, że ksiądz będzie aż tak otwarty, to też przypielibyśmy mu mikrofon, natomiast podczas całego tego nagrania ja też powtarzam to, co ksiądz mówi, więc wy dostaniecie informacje bezpośrednio od księdza, gdzie można wchodzić, gdzie nie można wchodzić, po prostu tutaj ksiądz, który, i to był prawdziwy ksiądz, który jakby prowadził tę udawaną, jakby nie patrzeć, ceremonię, no to on dawał swoje te rady i naprawdę tutaj fajnie, myślę, pokieruje takie osoby, które nie do końca wiedzą, co, gdzie i jak. Ja na przykład pomyliłem ołtarz z prezbiterium, bo myślałem, że to inaczej wygląda. Ja, tak jak mówię, nie zajmując się tą fotografią, w sumie też się sporo nauczyłem i myślę, że gdybym chciał teraz robić zdjęcia ślubne, to gdybym obejrzał ten nasz kurs, to na pewno byłoby mi łatwiej. Po samym kościele pojechaliśmy na wesele i to też była, to była mega fajna zabawa. Minus był taki, że zaprosiliśmy gości, naszych znajomych. Było nas tam około 20 osób, więc no niestety nie było to aż tak wielkie wesele typu na 100 osób, ale pojechaliśmy do sali weselnej, która pod lipami w Mojeszu. Mogę tutaj lekko zaspamować i bardzo polecam. Natomiast ona nie jest jakaś super duża, do tego mieliśmy nieładną pogodę.
Fotograficznie też nie jest zbyt łatwa, bo jest dość wysoka, więc mimo że sufit jest biały, to jednak nie do końca jest skąd odbić zawsze to światło. Tam oczywiście coś zjedliśmy, no i zaczęły się tańce. Tutaj od razu możecie się trochę ze mnie pośmiać, bo ja też brałem udział w oczepinach, a że jak to zazwyczaj na weselu bywa, jak ktoś wypije, to lepiej tańczy, ja nie wypiłem, więc ruszałem się tam po prostu, jakbym miał kij w tyłku, ale złapałem muszkę pana młodego. Też mieliśmy bardzo fajną parę ślubną, to była Sabina i Łukasz, bo w sumie od nich powinienem zacząć. Oni są co prawda po ślubie, więc fajnie, bo mieli opanowany pierwszy taniec, też generalnie chciałem po prostu parę, która jest naturalną parą, nie chciałem brać jakiegoś modela i modelki, którzy by siebie nie znali, może byłoby im głupio ze sobą, więc to jest po prostu małżeństwo od jakiegoś czasu, więc naprawdę fajnie, myślę, że całkiem fajnie to będzie wyglądało. Słuchajcie, ja myślę, że zaproszę Staszka na tę naszą transmisję, troszeczkę pogadamy sobie o trendach fotografii, o tym, jak ta fotografia ślubna wyglądała w 2020 roku, jak może wyglądać w 2021. Sam jestem ciekaw, bo teraz fotografowie jakby nie patrzeć, dostali bardzo, bardzo mocno po tyłku i to właściwie tyczy się każdego rodzaju fotografii, aczkolwiek patrząc na moją pracę, gdzie ja nie robię tych ślubów, to jakby im była wyższa fala tych zachorowań na koronawirusa, tym ja miałem mniej zleceń, później jak to spadało, to tych zleceń miałem więcej, później ja sam się pochorowałem, więc automatycznie też odpadłem na jakiś czas, jeśli chodzi o fotografowanie, więc no tutaj jakby wiadomo, że dla każdego, myślę, fotografa ten czas nie jest jakiś tam zbyt prosty, więc sam jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Słuchajcie, zapraszam Staszka, myślę, że trochę z nim tutaj porozmawiamy, trochę powspominamy te nasze nagrania, bo nagrania robiliśmy 1 września, więc ten kurs nie dość, że się długo montował, to jeszcze długo czekał, bo nie chcieliśmy po prostu go tak wrzucić, żeby jakby przeszedł bez echa, tylko chcemy, żebyście go obejrzeli i teraz jeszcze przez kilka dni macie promocję, jest o niecałe 100 zł taniej, 20% taniej, 390 zł, to tak, no musi być przerwa na reklamę, w końcu po to go nagraliśmy, żeby go sprzedać, żebyśmy mogli trochę odrobić tego, co na ten kurs wydaliśmy. Słuchajcie, zapraszam Staszka. Dzień dobry, Staszku. Dzień dobry, cześć wszystkim. Jak się czujesz przed sezonem 2021? Kiedy zaczynasz i jak zaczynasz? Znaczy, miałem zacząć w kwietniu, a zaczniemy tak naprawdę też nie wiem, kiedy zaczniemy. Wszyscy powoli czekamy na jakieś decyzje rządu, co prawda gdzieś tam po cichutku wiemy, że odbywają się takie małe podziemne śluby, tak? ale mam nadzieję, że w czerwcu, jak dobrze pójdzie, może w maju, mam nadzieję, że to w końcu wszystko ze sobą ruszy już tak jakby na całego. Ja też bardzo trzymam za to kciuki, bo ja już mam serdecznie dość tego, że ja nawet nie wiem, czy ja mogę do hotelu pojechać, jakieś rzeczy pozałatwiać, a co dopiero osoba, która w sumie utrzymuje się ze ślubów, prawda? Bo to jest twoje, można powiedzieć, że to jest twoje główne źródło utrzymania, fotografia ślubna? Tak, w tym momencie tak. Okej, okay. I jak z umowami podpisanymi na 2021, czy jak pary w ogóle podchodzą do brania ślubu? Bo ja tutaj rzucę prywatą, też no chcę wziąć ślub, już jest wszystko, w sensie pierścionek poszedł, a nie możemy dopiąć reszty, bo zastanawiam się, czy nie będzie takiej sytuacji, że zaplanuję sobie ślub na czerwiec, powiedzmy, rząd nam zamknie, ja tobie, Staszek, dam 1000 zł zaliczki, czy tam, nie, 2000 zł zaliczki, a ty, Staszek, powiesz mi, no wiesz co, sorry, ale ja zbankrutowałem i nie oddam ci pieniędzy. I tak samo, czy nie powie mi jakaś, nie wiem, sala weselna i tak dalej. Jak w ogóle to widzisz i jak klienci do tego podchodzą? To znaczy tak, na razie działa to w ten sposób, że najwięcej par z tego roku, czyli 2021, przekłada na kolejne miesiące. I to jest jakby powtórka z tego, co było dokładnie rok temu, czyli te pary z początku roku będą przekładać na terminy typu sierpień, wrzesień, może lipiec. Mhm. Ale powiem tak, nie widzę, żeby ludzie, jak to powiedzieć, mimo wszystko tej całej pandemii śluby się dalej odbywają, to znaczy pary dalej pytają na przyszły rok, pojawiają się już pytania na 2023 rok, więc jakby to cały czas działa, więc może wszyscy mają tą nadzieję, że to w końcu rzeczywiście odpuści i będziemy mogli spokojnie działać.
Oczywiście widać taki trochę przestój, tak? No bo ludzie też nie wiedzą, co robić, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to już w tym 2022-2023 już będzie taki spokojnym rokiem. No nawet mnie nie strasz, ja myślę, że 2022 to już jednak, że się ludzie trochę poszczepią, może te nowe warianty tego wirusa, może jednak też jakoś zostaną zwalczone tymi szczepionkami, które mamy aktualnie, no zobaczymy. Bardzo mocno trzymam za to kciuki, bo chyba jak każdy chce, żeby było po prostu normalnie. Jak zobaczycie znaczy, sobie ja ten... Ja się tylko obawiam, że... Znaczy obawiam, w sensie boję się, że będzie coraz... Albo zejdzie to trochę do takiej podziemi fotografii, bo o tym się też już tak powoli gdzieś mówi, że mimo wszystko te wesela się odbywają. Może w mniejszych miejscowościach, chociaż sam miałem w tamtym roku takie wesele jeszcze tak trochę żartobliwie covidowe, które było na początku, w połowie maja, czyli jeszcze przed tym otwarciem całkowitym, bo w połowie maja sala, znaczy para młoda wybudowała sobie namiot pod domem, w sensie wynajęli sobie namiot pod domem i zabawa była całkiem fajna do białego rana, także możliwe, że się zrobi tak, że będzie coraz więcej takich wesel właśnie przy domu, o może tak powiem. No tylko z drugiej strony nie każdy ma dom, prawda? Niektórzy mieszkają w blokach. Okej, czyli coś tam się rusza, a możesz zdradzić, ile masz umów podpisanych na ten rok, mniej więcej, tak? Oj, wiesz co, nie liczyłem nawet, powiem ci, ale no myślę, że około 25-30 będzie, tak 25 chyba powinno być. Czyli... 2-3 już się gdzieś tam przerzuciły na przyszły rok, ale myślę, że to też będzie. Nie ma jakiejś takiej tragedii. Mam nadzieję, że gdzieś ten czerwiec ruszy, bo jak nie, no to... Znaczy, może powiem tak, no my fotografii, jako w ogóle jako fotografowie mamy trochę ten lepszy, jesteśmy na tej lepszej pozycji, że możemy robić coś innego. Czasem jakiś chrzest, tu może komunie wpadną, zobaczymy, tu jakieś świąteczne sesje, tu jakieś ciążowe, coś możemy działać jakby. Ta branża pozostała, czyli już sale, DJ-e, no oni już nie za bardzo mają co zrobić. No tak. No bo taki DJ w sumie to, okej, on gra zawsze na imprezach, a po prostu imprez nie ma, prawda? Tak. Fotografowie są w lepszej sytuacji. Tylko właśnie ja jak tak sobie myślałem o tej fotografii ślubnej, ja się zajmuję różnego rodzaju fotografią i tak sobie myślę, Boże, jak dobrze, że ja potrafię zrobić trochę więcej niż jeden typ zdjęć, z tego względu, że jakbym się ukierunkował tylko bardzo wąsko na jeden typ fotografii, typu jestem fotografem ślubnym, i w sumie nic do końca za bardzo nie umiem, nie mam sprzętu do zrobienia czegoś innego, to wydaje mi się, że tacy fotografowie mogą być rzeczywiście w cięższej sytuacji, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy to podzielisz mój pogląd, że taki w ogóle fotografowie powinni być trochę bardziej multidyscyplinarni niż jakby bardzo mocno ukierunkowani w jedną drogę tą fotograficzną, prawda? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to co było jeszcze podczas poprzedniej, znaczy pandemii, jako tej pierwszej fali. To takie ładnie sformułowanie, wychodzenie ze strefy komfortu. I tutaj chyba to zadziała i to bardzo dobrze zadziała, czyli jednak fotografowie zaczną dostrzegać, że trzeba iść inną drogę, a też na grupach, nie tylko ślubnych tak naprawdę, widać, że oni jakby też, nie że przebranżawiają, ale na zasadzie takim, że szukają drugiej drogi, czyli właśnie albo produktowa, może kulinarna, właśnie coś innego. Już pomijam, że ostatnio był taki post na grupie ślubnej, gdzie co robicie, kiedy nie robicie zdjęć, no i tam wielu już napisali, że przebranżowiło się na kurierów. Nie wiem na ile w żartach, na ile nie w żartach, ale tak, jeżeli chodzi o taką fotografię, widać tą taką przeskakiwanie. Jeżeli już mamy aparat, to łatwiej nam się nauczyć, jeżeli już jakąś mamy wiedzę techniczną, to łatwiej nam się będzie nauczyć jakiegoś innego typu fotografii. No myślę, że to byłoby takie dość przykre, w sensie gdybym sobie miał pomyśleć teraz, że miałbym jeździć i rozwozić paczki, w sensie oczywiście pełen szacun do kurierów, bo oni robią mega ciężką robotę, ale jednak powiedzmy ty czy ja gdzieś tam szkoliliśmy sobie tego naszego skilla, żeby potrafić zrobić jakieś zdjęcie i nagle takie zderzenie z rzeczywistością chyba, że... tak jak mówię, wydaje mi się, że fotografowie nie powinni być tylko bardzo ukierunkowani w jednym kierunku, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale z tego, co mówisz, to te ponad 20 ślubów, to z głodu nie umrzesz, prawda? Zadzwonił do mnie w październiku, to ci powiem. Okej, nie, no to jakby co, to zapraszamy do Wrocławia. Słuchaj, a jak to jest właśnie, jak ty podchodzisz do tego przykładania ślubów, bo ja tak sobie myślałem, że okej, to mam parę, powiedzmy, nie wiem, na 20 marca, no i oni mówią, no panie Jakubie, nie możemy mieć tego ślubu 20 marca, chcemy przełożyć na 20 czerwca.
i ty wiesz, że ten termin masz na ten moment wolny, ale jesteś przekonany, że go sprzedasz za tydzień czy za dwa. Czy takie przełożenie terminu u ciebie i jak w ogóle do tego podchodzisz, jest obwarowane jakąś dodatkową dopłatą, czymś takim, czy nie? Czy idziesz na rękę tym parom ślubnym? Idę na rękę tym parom ślubnym, jeżeli to jest ten sam rok. To znaczy nawet jeżeli to jest przyszły rok, to też idę im na rękę, bo próbujemy przynajmniej ten termin znaleźć. Tylko tutaj też znowu są dwie jakby pary, znaczy dwa rodzaje par. Jedna para zadzwoni do ciebie wcześniej, poinformuje cię, że właśnie taka sytuacja nastąpiła i powiedzą ci, że słuchaj, mamy na przykład 2-3 terminy, zobacz sobie, czy któryś z tych terminów ci gra. No jak nie, to będziemy kombinować, a jeśli będzie zajęty faktycznie, no to już no to szukamy kogoś na zastępstwo, no tutaj już nie jesteśmy w stanie nic innego wytworzyć, a są pary, które od razu rzucają cię przed faktem, czyli cześć Staszek, zmieniamy termin i po temacie, tak? I już nie masz jakby drogi wyjścia. No jeżeli już masz zablokowany termin, no to pozostaje ci tylko i wyłącznie poszukanie kogoś w zastępstwo, no tutaj już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Kwestia oczywiście zostaje z dodatków zaliczek, no to już jest kwestia też umów, jakie spisali sobie wcześniej. No to jest takie, no właśnie tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka sytuacja dla wielu stron, bo z jednej strony jakby to nie jest wina tej pary, ale tak samo nie jest wina twoja, prawda? Więc no myślę, że tutaj trzeba być po prostu mega elastycznym i tak jak czytam czasem jakieś niektóre posty, to one są takie bardzo... takie bym powiedział bardzo zero-jedynkowe, że nie, koniecznie musisz zrobić tak, bo jak nie, to robisz źle. A wydaje mi się, że tutaj w tym momencie trzeba być po prostu elastycznym, jeśli masz taką możliwość, to w jakiś sposób się nagiąć. Takie jest moje zdanie, szczególnie, że i tutaj znowu to będzie kolejne pytanie do ciebie, czy fotografowie, znaczy czy pary ślubne, które robią sobie u ciebie właśnie taką sesję ślubną, tą całą uroczystość, czy do ciebie wracają? No bo wydaje mi się, że jak łapiesz taką parę, no to później będą dzieci, jakieś nie wiem, tego typu rzeczy, czy wracają, czy nie wracają? Wracają, może nie w jakimś wielkim stopniu, bo to różnie też bywa, ale tak, jeżeli chodzi o powroty, to wracają, staje się czasami takim człowiek fotografem rodzinnym. Najczęściej powiedzmy do takiego chrztu, może potem jeszcze jedna jakaś taka rodzinna, potem pewnie jest jakaś przerwa, bo do komunia będzie kolejnym pewnie jakimś takim ważnym wydarzeniem w życiu, ale rzeczywiście tak jest, że zaraz po ślubie będą, tak, no, najczęściej tak bywa, tak, czyli ta ciążowa sesja, potem jakaś noworodkowa, tu za chwilę chrzest, tu potem może jeszcze jakaś jedna rodzinna w plenerze, tak, więc jakby to jest też bardzo miłe, tak, bo znaczy, że to co zrobiliśmy podczas ślubu, gdzieś tam im zostało w pamięci i gdzieś tam też polecają, czyli to jest kolejna gdzieś tam droga poczta pantoflowa, czy też po prostu fajnie za samo zadowolenie, że ktoś do nas wraca. Zresztą pewnie sam wiesz, jak do ciebie klienci wracają, że to jest fajne, bo wiedzą, że zrobiłeś dobrą robotę, tak? Wiesz co, ostatnio, to już jakby abstrahując w ogóle od fotografii ślubnej, usłyszałem coś, co mega mnie zbudowało od mojego klienta i wydaje mi się, że to może być dobra rada też w sumie dla wszystkich fotografujących. Robiliśmy zdjęcia dla dużego producenta samochodów, no i ja miałem do czynienia z producentem tej sesji, no i producent tej sesji na koniec mówi, wiesz co Kuba, ja to cię lubię zatrudnić, bo u ciebie to ja mam all inclusive, ja się o nic nie martwię, mówię ci, że masz przyjechać, masz zrobić to, ja się nie martwię o to, czy ty przyjedziesz z asystentem, czy przyjedziesz bez asystenta, czy ty masz swój sprzęt, czy nie będziesz, i wiem, że nie będziesz do mnie wydzwaniał, że wynajmij mi to, tu mi zamów asystenta, tylko ja po prostu przyjeżdżam i jestem takim, bym powiedział, wykonawcą all inclusive. Wydaje mi się, że to słysząc od producenta, który realizuje bardzo duże projekty, wydaje mi się, że może być dobrą radą dla w sumie wszystkich fotografów i to nie tylko fotografów ślubnych, ale też dla każdego rodzaju fotografów. To tak na puentując lekko tę myśl ode mnie, to zapytam cię o jakby już kończąc te pandemiczne rzeczy, jakby jak siebie widzisz jako fotografa ślubnego, czy lubisz to robić, bo ja zupełnie szczerze przyznam się, że ja nie przepadałem za fotografią ślubną, bo zawsze to było po prostu bardzo, bardzo dużo pracy, jakby jak się w tym odnajdujesz, no i dlaczego, może też się zareklamuj, dlaczego osoby, które oglądają tego live'a i nagraliśmy w końcu ten kurs, czemu powinny obejrzeć ten twój kurs i tak dalej.
O rany. To od początku. Czy lubię? Tak, lubię. Lubię tą fotografię ślubną. Jeszcze no, te kilka lat, które robiłem, dało dużo frajdy. Oczywiście są wesela fajniejsze, z których człowiek wraca i pełna frajda i było super, a są wesela tak nie że gorsze, powiem, no niewiele się tam działo, tak? No ale jak najbardziej człowiek też w pełni profesjonalnie do nich podchodzi, to też nie jest tak, że a, słabe wesele, to się nie będę starać, tak? Bo też nie wiadomo, kto na tym weselu będzie i jacy potencjalni klienci w teorii do nas mogą z tego wrócić. Komu polecam ten nasz kurs? Ja w ogóle tak jeszcze tylko trochę na bok zejdę. Jak teraz oglądałem siebie tam na chwilę w tej zajawce, to ja siebie nienawidzę oglądać i teraz też na siebie tak patrzę. Bardziej patrzę na siebie, żeby siebie nie widzieć. I ja siebie nie lubię ani słuchać, ani oglądać, ale myślę, że tak jak przelatując sobie pamięcią z tego, co zrobiliśmy, to myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, bo pokazaliśmy rzeczywiście całe wesele, tak? No poza tym błogosławieństwem, którym nam nie udało się wykonać, a tak naprawdę każdy element został pokazany. I tak jak na początku powiedziałeś, że jest to dla osób zaczynających swoją przygodę, żeby ci, którzy może trochę jeszcze nie wiedzą, jak to ugryźć, ale też mam nadzieję, że będzie taką motywacją do działania. Wiem, że wielu fotografów trafia czasami na początku właśnie swojej drogi na jakieś takie słabsze wesela, i okazuje się, że nie chcą tego robić, że właśnie albo może remiza, może ci ludzie nie za bardzo, ale widać też, jak bardzo się ta fotografia ślubna zmienia, jak bardzo też się zmienia postrzeganie ludzi, jak naszej pracy, czyli że my jesteśmy naprawdę tymi osobami, które robią naprawdę fajne zdjęcia i ludzie chcą, żebyśmy tam byli. I mam nadzieję, że na takie wesela będziemy trafiać coraz częściej. Pandemia trochę spowodowała, że właśnie mogą się przenieść trochę wesela z dużych wesel, czyli te 200-300 osób, na dużo mniejsze, kameralne, ale mogą być fajniejsze wesela, bo to też pokazała tak naprawdę już pandemia w tamtym roku, kto bardzo chce być na weselu. I może się okazać, że to będą mniejsze wesela, ale bardzo takie właśnie fajne, kameralne, więc to liczę też bardziej na to, intymne, że ten rok taki będzie. Tak, dokładnie, że będą takie właśnie z ludźmi, którzy chcą, żeby byli, a nie zawsze, zresztą sami wiemy, tak, doskonale wiem, jak wyglądają duże wesela, więc miejmy nadzieję, że może to właśnie spowoduje trochę do takiego zamknięcia tych wesel w mniejszych gronach, ale z dużo fajniejszą energią na parkiecie. To zapytam cię w sumie tak, jakby jak w tym momencie, gdybyś miał zaczynać swoją przygodę z fotografią, pewnie popełniłeś dużo błędów, jaką radę byś dał osobom, które w sumie ciężko jest na ten moment, wydaje mi się, wejść w to, kiedy jest pandemia, prawda? Ale zapominamy o pandemii. Powiedzmy, że pandemii nie ma. Jak w tym momencie byłoby najłatwiej zacząć z tą fotografią ślubną? No bo tak naprawdę trafiasz od razu na głęboką wodę, prawda? To znaczy są dwie drogi chyba, tak mi się wydaje. Jedna to oczywiście to, co wcześniej wspomniałeś, na zasadzie pójścia na ślub za, nie że za darmo, bo to może zły pomysł, ale za nieduże pieniądze spróbować pozyskać takiego klienta. Ale chyba łatwiejszą drogą jest wiele grup, tak zwany drugi fotograf na ślub i zareklamowanie się tam albo powiedzenie, że posiada się taki i taki sprzęt, jeżeli któryś z fotografów chciałby mnie wziąć tak trochę pod skrzydła, to zabierze na taki ślub i mi się wydaje, że tu jest łatwiej, bo ta presja już jest mniejsza, bo już jakby wiemy, że jest główny fotograf i on się tym zajmie jakby główną pracą, a my będziemy takim dodatkiem na zasadzie albo powiedzmy drugi fotograf, czyli będzie z innego punktu widzenia patrzył, albo będziemy też tam jako obserwatorzy, czyli będziemy widzieć, jak wygląda dokładnie ślub. Bo często na grupach właśnie jest, będę fotografował swój pierwszy ślub, co mam robić, tak? Albo dajcie mi jakieś wskazówki na ślub. Teraz mamy odpowiedź. Wejdź tak, na nasz kurs i doskonale taka osoba będzie wiedziała, co robić. Szczególnie, że no my to jeszcze tak wam powiem, że kurczę, ile my czasu spędziliśmy nagrywając ten kurs? Chyba w sumie z 4 dni plus jeszcze, nie, 3 dni plus przyjeżdżałeś jeszcze na dogrywki postprodukcji. Do tego no, sporo czasu nam to zajęło i wydaje mi się, że a też mega wymęczeni byliśmy tym wszystkim, prawda? Do tego znaczy drugi dzień był taki, znaczy poweselny ten, co nagrywaliśmy później, był trochę już męczący, ale myślę, że fajny, całkiem fajnie spędziliśmy czas. Szczególnie, że się musieliśmy zapakować do mojego super małego samochodu w piątkę z całym sprzętem. Jeśli chodzi o sprzęt, to tutaj cię też trochę zapytam, bo czy
ile musimy mieć pieniędzy, żeby fotografować śluby na, od początku i co powinno znaleźć się w takim naszym zestawie, bo jest wiele różnych dróg, to znaczy ja często widzę, że okej, nie masz 50 tysięcy, to nie podchodź, a z drugiej strony ty w sumie fotografowałeś sprzętem dobrym, ale nie topowym, prawda, a zdjęcia wychodzą ci świetne. Znaczy wiesz co, jeszcze tam cofnę się o jedno pytanie, bo mi się teraz jeszcze przypomniało, jak zapytałeś, jakich błędów nie popełniać, nie iść z jednym aparatem na wesele. I to jest chyba taki główny błąd osób, które zaczynają, bo jasne, możesz być pewny swojego aparatu i to jest jak najbardziej jakby okej. Przepraszam was na chwilkę, bo mi tutaj pies coś kaszle i nie wiem, czy wy to słyszycie. A, tak, lekko słyszymy. No właśnie, właśnie. A zwierzątka zawsze są takie słodkie, że... Ja bym się nie zdziwił, gdyby ci zwymiotował zaraz gdzieś tam pod skarpetki. No właśnie, dlatego próbujemy go trochę ewakuować tak na bok. Więc wracając, możemy być super pewni własnego sprzętu, przecież tyle sesji już zrobiliśmy, ale nigdy nie wiemy, co się wydarzy tak naprawdę. I to nie chodzi o to, że akurat się w czasie ślubu wydarzy, no może być w plenerze gdziekolwiek. Znaczy, no może do pleneru niekoniecznie zawsze te dwa aparaty, ale na takie ważne zdjęcia, ważne wydarzenia, no jednak miejmy ten backup. Bo to jednak jest potrzebne. A drugie, to co teraz powiedziałeś, no 50 tysięcy może nie, 50 tysięcy może nie, ale no tak, znaczy może inaczej, teraz jest znowu pytanie, czy bierzemy jakby używany sprzęt w ogóle pod uwagę, czy bierzemy tylko nówkę sztuki? Jeżeli nowe sztuki... Myślę, że możemy wziąć używany pod uwagę, szczególnie, że na samym początku, ja nie wiem, ja kupowałem używany sprzęt gdzieś tam z dobrej, sprawdzony i wydaje mi się, że sporo zaoszczędziłem na tym, a wiadomo, że jakby jeśli zaczynasz, no to najczęściej nie masz takiego wielkiego czegoś z pieniążkami, gdzie możesz po prostu pójść i dać sprzedawcy i powiedzieć, to ja chcę teraz nie wiem, najnowszą pełną klatkę, która robi 50 klatek na sekundę i tak dalej, prawda? Znaczy chyba, że weźmiesz dotację, to wtedy możesz, ale jeżeli, ale znaczy, teraz, znaczy, teraz... wiadomo, że, to znaczy tak, wiadomo, że jakąś drogą jest dotacja, jest jakąś drogą, tak, czy się dostanie, czy nie, no spróbować warto, tak, teraz już nie ma, bo brałeś? Nawet, ja nie, ale moja żona brała w tamtym roku i na przykład nie ma już tego takiego, to akurat tak trochę technicznie może, z punktu widzenia brania dotacji, nie ma już tego okresu takiego, jak kiedyś było, że trzeba było pół roku chyba nie pracować, żeby jakieś zaświadczenie dać i tak dalej, teraz po prostu przychodzimy i jakby... Wypełnia się tam wniosek, panie ładnie wszystko mówią, co trzeba zrobić. Chyba warto spróbować tak naprawdę. Przerwę ci tutaj tak bardzo delikatnie, bo ja sam brałem dotację, ale to było w sierpniu 2010 roku, więc już ładnych parę lat temu. Ja bezrobotny byłem dosłownie jeden dzień, kiedy tylko odebrałem papiery z uczelni, że okej, mam tytuł licencjata, mogłem się zarejestrować jako bezrobotny i kolejnego dnia złożyłem papiery, ale to też chyba dużo zależy od konkretnego urzędu pracy, bo my teraz staramy się, czy będziemy się starać z Amelią o dofinansowanie, w sensie Amelia będzie zakładała swoją działalność i teraz jest tak, że no ona się zarejestrowała jako bezrobotna i w sumie od razu może wystartować, żeby brać to dofinansowanie, o ile oczywiście się uda, prawda? Natomiast wydaje mi się, że dofinansowanie jest, jakby też dość dużo osób mówi, że to jest takie psucie tego, że osoba, która się nie zna, może wziąć 20 tysięcy i od razu być fotografem, ale to skąd wziąć te 20 tysięcy? Ja zawsze pytam, prawda? Możemy mieć, nie wiem, bogatych rodziców czy nadzianą żonę i nam kupi ten sprzęt, ale no, jeśli możemy, to czemu nie, prawda? Znaczy, oczywiście, że tak, no kwestia się jakby świadomości, znaczy może inaczej, to też wzięliśmy sprzęt i pytanie, czy od razu idziemy na ślub. Jeżeli ktoś ma chociaż trochę oleju w głowie, nie pójdzie, tak, no bo powiedzmy, że nie będzie chciał zepsuć tego najważniejszego dnia w życiu dla jakiejś pary, ale pewnie zdarzają się takie przypadki, tak, ale to mi się wydaje, że w każdej dziedzinie, czy to będzie kosmetyka, czy to będzie fryzjer, każdy jak powiedzmy, że może od razu te pieniądze wydać, no to po prostu je wyda i zacznie pracować. W naszym przypadku, tak jak wcześniej wspomniałem, łatwiej jest iść jako drugi fotograf nawet na samym początku. Tutaj widzę, że też padło pytanie, za chwilę też będziemy odpowiadać. Wiesz co, zrobimy sobie taką sesję Q&A, bo jakbyśmy mieli, wiesz, tak co chwilę zerkać, to totalnie nas to rozproszy i to już przetestowałem, że jak patrzę tutaj w ekran na te pytania, ja widzę je kątem oka, ale jakbyśmy zaczęli na nie odpowiadać, to totalnie byśmy stracili wątek. Czyli używany sprzęt mógłby być, na przykład jeśli ktoś nie ma możliwości... Używany, myślę, że tutaj...
Tak, znaczy sprawny, tak? Mówimy o takim, który jest pewny w 100%, więc myślę, że te 10 tysięcy powinno wystarczyć, bo nawet dwie pełne klatki to jest pewnie, chociaż, no, chociaż mogłoby nie wystarczyć tak naprawdę, jeżeli byśmy szli w pełnoklatkowe systemy, to 15 myślę, że, bo nawet jeżeli byśmy brali pod uwagę używane nawet na dzień dzisiejszy, tam Canona 6D czy Nikona 750, no to to jest około 3-4 tysięcy używane, no to powiedzmy mamy 6, plus obiektywy, plus lampy błyskowe, no mogłoby się nie wystarczyć faktycznie. Okay. Oczywiście w drugą stronę, nie musi to być od razu dwie pełne klatki, tak? Może to być pełna klatka jako jeden główny aparat i coś mniej też może być, tak? Więc to też nie jest powiedziane. Ale jeżeli już mówimy o nówkach, sztukach, no to niestety, ale no pewnie z dwie dychy to tak lekką ręką. No myślę, że tak. Jeśli mówimy o pełnoklatkowych systemach, no to w tym momencie poziom wejścia w pełną klatkę, mówię tutaj na twoim przykładzie, bo ty pracujesz pełnoklatkowym aparatem, no to w tym momencie chyba, nie wiem, Nikon Z6, Canon EOS R, Nikon Z5, prawda, to jest taki najniższy poziom, bo nie mówię tu o Canonie RP czy A7C2, które są dość wolne i po prostu są amatorskie, ale mają duże matryce, prawda, więc tak mi się przynajmniej wydaje. To znaczy Nikon Z5 myślę, że będzie takim aparatem trochę jak D750, czyli coś tam okrojonego, ale na tyle dobrego, że spokojnie w takich warunkach ślubnych sobie poradzi. No, umówmy się, tam raczej, co prawda może dużo się dzieje, ale nie dzieje się jakoś super szybko, więc ci ludzie też tam nie ganiają, nie biegają, więc mi się wydaje, że spokojnie, jeżeli D750 ludzie przez kilka lat fotografują i dalej fotografują, a wiemy, że fotografują nawet starszymi D700 czy dalej starszymi aparatami, to jak najbardziej. Tutaj znowu kwestia jest budżetowa tak naprawdę. Okej, czyli lepiej kupić, powiedzmy, jeśli mamy dany budżet na aparat, to lepiej kupić trochę taniej, ale dwa, a nie nigdy jeden, prawda? To znaczy tak, jeżeli mamy określony budżet, to tak, znowu z dotacji, no pewnie musimy brać nowe sztuki, chyba że gdzieś dostaniemy na fakturę, ale to wtedy muszą być nowe sztuki, ale tak czy inaczej, no... Dwa aparaty na początek na pewno, to nawet nie chodzi o to, żeby od razu nauczyć się pracować dwoma aparatami, ale żeby chociaż ten drugi był w torbie, tak? Bo nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. No a co potem powiemy parze młodej? No, wzięliśmy od was 4000 zł, no ale przykro mi, nie mam waszych zdjęć. Tak. To cię zapytam, jak powiedziałeś te 4000 zł, mniej więcej ile kosztuje usługa fotografa ślubnego, jeśli to nie tajemnica oczywiście, jakich kwot może się spodziewać ktoś, kto jest na rynku, może nie od razu jest super doświadczony, może nie jest ten z najwyższej półki, ale czy, to znaczy to jest pytanie, które mnie najbardziej często denerwuje, albo ty robisz zdjęcia, a z tego można wyżyć, nie? Czy uważasz, że z fotografii ślubnej można żyć i nie umierać z głodu? Myślę, że można nawet żyć i nie umierać. Tylko, że znaczy, to jest o tyle taki temat pieniężny. Ja pamiętam kiedyś chyba Niezłe Aparaty zrobiło taką ankietę, żeby właśnie grafowie podawali kwoty, tak? Czy w ogóle ankietę. I wyszło tak średnio w Małopolsce, tutaj nie wiem jak jest w Warszawie czy we Wrocławiu, około 2,5 a 3,5 za reportaż. Takie były mniej więcej ceny. Okay. Tak? Na tyle. I to chyba też pary wiedzą, że mniej więcej tak to wygląda. Ale co ciekawe, film już wypadł drożej. Nie było to może jakaś duża różnica, ale film był około chyba 500 zł drożej wychodziło mniej więcej. Ale to też znowu zależy od regionu, bo teraz tak, inne będą ceny trochę w Krakowie i ludzie, którzy są gdzieś mniej więcej w Krakowie, a co innego będą w jakiejś małej miejscowości, tak? Ja mam kolegę z Tarnowa i mówi, że tam 3-4 to tak ciężko czasem wziąć po prostu, no bo jakby ludzie też są inne priorytety. Może ten fotograf nie jest taki bardzo ważny. Oczywiście chcemy fajnych zdjęć, ale może nie jest tak bardzo ważne. Więc jakby wolą wydać na przykład, nie wiem, na salę, czy na DJ-a, czy na lepszą orkiestrę, a fotograf nie jest najważniejszy, więc to też znowu kwestia trafienia. Ale taka średnia półka, myślę, że to jest takie 4, na dzień dzisiejszy pewnie będzie między 4 a 5 tysięcy złotych za reportaż. To myślę, że będzie teraz biorąc pod uwagę. Szczególnie, że przez pandemię też troszkę te ceny poszły w górę, wbrew pozorom, ale poszły w górę. No, ja dzisiaj byłem w jakimś tam Kauflandzie i wydaliśmy 300 zł, a przyszliśmy bez niczego, więc w jakiś sposób tak naprawdę trzeba też na to zarobić. No, inflacja jest galopująca wręcz. To zadam ci jeszcze inne pytanie. Dorzuciłem cię tutaj trochę na głęboką wodę z tym kursem. Nie będę cię pytał może, co tobie sprawiło jakąś tam trudność w kursie, bo to też nie o to chodzi, tylko jakby...
No bo te sytuacje, które tam jakby można powiedzieć stworzyłem ci, chyba nie były takie bardzo komfortowe, prawda? Komfortowe nie były, ale też nie były super trudne. To znaczy czasem zdarza się trudniej. Ja po naszym kursie pamiętam, miałem jedno z ostatnich wesel i weszliśmy do domu też właśnie z filmowcami i jakby spotkaliśmy się z filmowcami przed blokiem, to oni mówią, ty wiesz, bo pan młody to ma ciemno, nie? Ja mówię, co ty tam, my D750, oni też tam jakieś Sony pełnoklatkowe, no gdzie tam ciemno? Wyobraźcie sobie, że postawiliśmy pana młodego zaraz przy samym oknie i oni mieli na filmie, mieli ISO 3200. Okej. Bo tak im latało, gdzie to jest dość już naprawdę ciemno, a jeszcze potem pan młody na wyjściu mówił, wiecie co, a u pani młodej jest jeszcze gorzej. I faktycznie przychodzimy do pani młodej, a tam jedno okno, takie no zwykłe okno balkonowe, ale okazało się, że zaraz za oknem jakieś winogrona czy jakieś winorośle sobie rosły i zasłoniły całe światło i oświetlaliśmy się zwykłym takim światłem żółtym, znaczy zwykłym, no jakby sufitowym. Takim tak sufitem. Bo już naprawdę nie mieliśmy innego wyjścia, tam nikt nie chciał błyskać lampą specjalnie, a to nie było po prostu innego wyjścia. Więc twoje warunki, powiem ci, były naprawdę spoko w porównaniu do tego, co dostaliśmy tam. Ale... I też czasem śmiałem, że nie ma czegoś takiego jak ciemne. No jest. O ile jeszcze tutaj, tylko taka mała jeszcze, o ile jeszcze mamy fotografować na przykład pana młodego samego, czy tam ze świadkiem, który jest blisko okna i możemy go ustawić, możemy mu tam powiedzieć, to już na przykład za chwilę pada pytanie, a zrobi pan tutaj całej rodzinie zdjęcie? No i nagle się robi trochę problem, bo trzeba ich ustawić w miarę tak, żeby byli oświetleni w miarę, żeby można było wykonać jakiekolwiek zdjęcie, więc tu się znowu zrobi, nie możemy otworzyć obiektywu na 1.4, no bo za chwilę się okaże, że już te boczne osoby, czy nie daj Boże ktoś z tyłu, już są nieostre, więc no są czasem warunki takie dość ekstremalne, ale one z drugiej strony nie zawsze, znaczy to też nie jest jakoś częste, ale trzeba być na to przygotowany, o może tak powiem, bo nigdy nie wiemy, do jakich mieszkań też wchodzimy, przecież nie będziemy pisać do pary, możecie nam wysłać zdjęcia waszego mieszkania, bo nie wiem, czy wziąć sobie światło dodatkowe, tak? Okej, czyli... Chociaż z drugiej strony, znaczy filmowcy mają chyba troszkę lepiej, bo oni faktycznie czasami się spotkałem z tym, że doświetlają sobie takim małym panelem LED-owym, no to wtedy sobie mogą poradzić. No my raczej nie będziemy im tam błyskać w tym momencie, żeby... Poza tym filmowcy filmują przy 1,5 sekundy najczęściej, prawda? A dla kogoś, kto robi zdjęcia powiedzmy w tańcu, no to czy jeśli ktoś się rusza, no to ta 1,5 będzie zbyt długim czasem, nie? A teraz sobie wyobraźmy, że mieli 1,5 i ISO 3200, tak? To, co no się to... działo. Naprawdę. Więc naprawdę było mało światła, bo ono było bardzo punktowe tak naprawdę, tylko z jednego okna, więc tam było dość ciemno. To nie zazdroszczę, ale to w sumie, bo odpowiedziałeś tylko w części na moje pytanie. Jeśli chodzi o to, co mogło, znaczy co sprawiło ci może trochę problemu w naszym kursie, w sensie w tych zdjęciach, które robiłeś, bo tak jak mówiłem, ja ci nie chciałem tutaj stworzyć takich warunków, które byłyby idealne i czasem widzę takie, w sumie nie do końca, znaczy to są takie stylizowane sesje ślubne, gdzie fotografowie mogą robić sobie portfolio i to wydaje mi się, że jest bardzo fajne, ale z drugiej strony takiego fotografa chyba nie do końca nauczy takiego prawdziwego życia w cudzysłowie, prawda, że pary nie zawsze są przepiękne, pogoda nie zawsze jest idealna, sala nie zawsze jest idealna i że nie zawsze wchodzisz jako fotograf, który powiedzmy chciałby się nauczyć, no to od kogoś, kto pracuje tylko i wyłącznie w idealnych warunkach, chyba ciężko byłoby się nauczyć, prawda? Znaczy ja tak, jeszcze odpowiadając na tamto wcześniejsze pytanie, jedyne chyba, co było takie najtrudniejsze w całym tym kursie i też sobie tak się zastanawiałem, to był kościół, bo on rzeczywiście był ciemny i nie dlatego, że był ciemny, bo był ciemny. Bo też takich kościołów się rzadko spotyka, tylko super ciemne, bo mimo wszystko podczas mszy jakieś tam oświetlenie normalnie funkcjonuje, a tutaj ten ksiądz, który z nami był, oczywiście bardzo fajny, no odpalił tak naprawdę tylko to oświetlenie, które jest przy ołtarzu. I ono też tak nie było na fulla włączone, też tam jakby świeciło jak chciało, a tak naprawdę cała ta droga od wejścia do ołtarzu nie była w ogóle oświetlona. Więc pod kątem takiego znowu oświetleniowego, no to kościół chyba był najtrudniejszy, ale z drugiej strony też nie mogłeś tego jakby wiedzieć. Jakby no tak naprawdę, tak. Czy to się tak, jak będzie oświetlony kościół, tak? Poza tym było strasznie ciemno w tym dniu, prawda, bo mega padało i w ogóle przez te witraże nie wchodziło żadne światło. Sala chyba nie była najtrudniejsza, bo była dość jasna, prawda? Sala już była jasna, poza tym też, tam już wchodzi też lampy błyskowe mogą wejść. Doszły te nasze takie trochę prowizoryczne, ale jednak kolorowe oświetlenie, więc tam już nie było z tym większego tak naprawdę problemu. A wracając do tego stylizowanych sesji, to znaczy one są bardzo fajne, tutaj
Poruszyłeś dość ciekawy temat. Ja nie chciałbym tutaj wkładać jakoś kija w mrowisko dość głęboko, ale trzeba trochę trochę lubię, ale tutaj trzeba trochę uważać, bo to jest tak, tak jak powiedziałeś, masz fajne pary, teraz dla początkującego fotografa, no okej, będzie miał fajne zdjęcia, bo ma ładną parę, ładną salę, czy tam, jakby wszystko tutaj, no jego praca już nie jest taka trudna, tak? No, szczególnie, że wiem, jak wyglądają trochę te warsztaty, bo to jest trochę tak, że jest jedna scena, jeszcze jak są filmowcy na przykład, no to jest jedna scena jakby odgrywana i wszyscy robią w ten sam sposób zdjęcia. No i okej, masz zdjęcia, tylko teraz, jeżeli taki początkujący fotograf sobie zrobi bardzo ładne zdjęcia w ten sposób, wrzuci je u siebie na profil i, no umówi się, tam były warunki kontrolowane i to w pełni praktycznie, a teraz przejdzie w taki realny świat i się okaże, że to nie wyszło i tam, no kurczę, Staszek, tam miałeś takie piękne zdjęcia, co to się wydarzyło u nas? Albo nawet nie co to się wydarzyło, tylko oni stwierdzą, no kurczę, tam takie ładne, a u nas coś to nie poszło, coś nie tak chyba jest. Znaczy jasne, może my nie jesteśmy tacy ładni, może nie mieliśmy tak ładnej sali, ale no coś mogło pójść nie tak. To znaczy to jest chyba fajne dla osób, które już mają doświadczenie i chcą sobie rzeczywiście zbudować fajne portfolio, bo to rzeczywiście buduje i to pomaga, ale w takiej osób, które totalnie zaczynają, no nie wiem, czy to jest aż takie dobre. No właśnie, też mi się osobiście tak wydaje, że jakby też osoby, które mogą odbierać takie zdjęcia, to później mogą być zawiedzione pracą takiego fotografa w dużo gorszych warunkach i z drugiej strony fotografowie czasem myślą, że wszystko zrobi się w postprodukcji. Tak, ale to też tak. Znaczy, to co też było w kursie chyba, nawet sam zadałeś to pytanie, tak? No, czasem się ratujemy i robimy czarno-białe zdjęcia w złych warunkach. No i to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Ale rzeczywiście jest takie trochę myślenie ludzi z zewnątrz, znaczy naszych klientów, tak, czy ich rodzin, że co tam to w Photoshopie, tak? To przecież te zdjęcia tak wyglądają, no bo to Photoshop jest przecież. Ale mało tego, fotografowie też tak myślą, tak mi się wydaje, bo powiem krótką historię. Jakiś czas temu przyszedł do mnie chłopak na warsztaty indywidualne, no i pokazywał mi swoje zdjęcia, jakieś tam pary, no i pokazał zdjęcia, do których chciałby dążyć. No i ja tak, aha, i mówi, no to Kuba, to pokaż mi tam w Lightroomie, jaki ja preset mam odpalić, żeby te zdjęcia moje wyglądały tak jak tego fotografa. I tam pokazał swój przykład i przykład tego fotografa. I tylko ja tak siedzę i myślę, czy jakby o czym my rozmawiamy. To zdjęcie jego, one były spoko, w sensie one były dobrze zrobione, tylko warunki mu nie sprzyjały, bo to był listopad, pogoda była taka, że było, nie wiem, może z 3 stopnie, pary były nie jakieś super fotogeniczne, w kurtkach puchowych, gdzie pod spodem jeszcze były szaliki, więc automatycznie te osoby były sporo większe, do tego światło nie zagrało, tam nic nie zagrało, a to zdjęcie, do którego chciał dążyć fotograf, ale samą obróbką, było zrobione latem, złota godzina, piękna para, białe koszule, jakieś tam zachodzące słońce i często fotografowie mogą się z tym zderzyć, że to nie ten preset w Lightroomie zrobi robotę, tylko że trzeba zadbać o tą całość, prawda, że to nie tylko obróbka. Tak, to znaczy wiadomo, że słońca sobie nie dokleimy, tak, złotej godziny sobie nie dorobimy, ładnej pary nie dorobimy. Okej. Są elementy, które po prostu nie zrobimy. To znaczy dobrze, że on dąży do takich zdjęć, ale na to się składa bardzo dużo czynników tak naprawdę. To nawet zwykła sesja, tak? No wiemy, jakby układamy sobie sami sesję zdjęciową, to jeżeli nam będzie padało, no to dobra, to jej nie zrobimy, bo stwierdzimy, że będzie padało, a ślubu raczej już ludzie nie przekładają. Jakby z powodu, kurczę, no będzie padało, to przełóżmy ślub, tak? No nikt nie przekłada. To też jest taka trochę, mam nadzieję, że tak się stanie, bo dużo osób uważało, że w Polsce nie robi się plenerowych ślubów, no bo przecież, a jak będzie padał? Tych takich prawdopodobnie dni deszczowych mocno mamy dość mało, mi się wydaje, że w naszym w lecie szczególnie. Więc może to też niepotrzebnie, chociaż zawsze dobrze mieć plan B. Ale no wracając tak. do takiej, my nie jesteśmy cudotwórcami. My wykorzystujemy warunki, które są, ale nie tworzymy ich na nowo, w sensie nie robimy tak, że, może są tacy fotografowie, ale my no tworzymy na tym materiale, który mamy, a nie na jakiejś tam postprodukcji później.
I tu w sumie może utnijmy ten temat. Od razu wkleję Wam linka do naszych presetów, które Wam obiecaliśmy. One są też dostępne w kursie jako materiały źródłowe, więc ja sobie skopiuję ten link, wkleję, mam nadzieję, że on się wklei w te różne, w te nasze różne serwisy. OK, tu powinna być paczka z naszymi presetami. Mam nadzieję, że dobrą paczkę wkleiłem. W każdym razie, jakby też, jeśli chodzi o same presety, to wydaje mi się, że dość dużo osób podchodzi do tego w ten sposób, że preset za nich zrobi obróbkę i że nie trzeba znać Lightrooma, żeby pracować na presetach. To chyba też jest takie trochę zgubne, prawda? To znaczy, my tam poruszaliśmy w ten następny dzień, jak do ciebie przyjechałem, też poruszaliśmy ten temat. Pamiętajcie, że ustawienia ogólnie, te wszystkie, które dostaniecie nawet tutaj, one są też pod konkretne zdjęcia, to znaczy może nie, że konkretne zdjęcia, ale pamiętajcie, że w ogóle ustawienie, czy to ściąganie tych presetów, czy ściąganie tych presetów w ogóle do Lightrooma i używanie ich, one... To nie jest tak, że właśnie tak jak Kuba powiedziałeś, że a to sobie wrzucę byle jak i to będzie mi to działało. To nie jest tak. Jednak trzeba czasami jeszcze w nim trochę pogrzebać. Jestem święcie przekonany, że z tych, które teraz wam wysłaliśmy, też tak będzie. One są względnie naturalne, bo tam robiliśmy z tego, co pamiętam, dwa style, taki trochę boho i taki bardziej naturalny, więc... Czekajcie, bo mi kod zwariował. Znaczy tańczy mi tutaj na biurku. I... To robiliśmy w dwa style, więc sobie też musicie zobaczyć dokładnie do jakich zdjęć, bo inaczej ten trochę te ustawienia będą wyglądały w słoneczny dzień, kiedy będzie ładna pogoda i będzie złota godzina, a zupełnie inaczej będą wyglądały, kiedy będzie pochmurno. Więc to no właśnie, też nie jest tak, że jakby preset to jest złoty środek na wszystko. No właśnie i wydaje mi się, że dlatego też trzeba znać tego Lightrooma, żeby jednak... Bo czasem włączysz dany preset i klimat ci się podoba, ale na przykład zdjęcie wyszło za ciemno, czy nie wiem, zbyt kontrastowe, no to tak naprawdę patrząc tak bardzo ślepo w te presety, ja to właściwie w każdym materiale moim powtarzam, zresztą jak sam swoje presety, z których korzystam na co dzień, jak wrzucam je na różne zdjęcia, to czasem się łapię za głowę i ja mówię, nie, to jest mój preset, przecież on nie wyglądał tak źle. Ale czasem okazuje się, że wystarczy ruszyć tam, nie wiem, 3-4 suwaki i już jest dobrze, bo jakby ten klimat ogólny jest wyprowadzony, a tak naprawdę presety, bo też dość dużo osób o tym nie wie, to może tutaj powiem po prostu osobom, które nas słuchają, że presety to nie jest jakaś magia, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie zbiór ustawień tych suwaczków, tych krzywych, które mamy w Lightroomie, czy w Adobe Camera Raw, czy w Capture One, więc to nie jest jakaś wielka magia, tylko właśnie znając dane oprogramowanie, okej, preset może być fajną bazą wyjściową, dlatego dostaliście od nas taką paczkę, którą możecie sobie zaimportować i korzystać z niej, natomiast pamiętajcie, że to nie jest złoty środek i że jak skopiecie zdjęcie i odpalicie Staszka preset, to ono nie będzie wyglądało tak jak zdjęcie Staszka. Tak, to znaczy potem nie zwalajcie winy na mnie, że dostaliście, a to nie działa. Mało tego, jeszcze mogę ci zarzucić, o panie Staszku, pan tutaj robił takie zdjęcia, panu takie wyszły, ja wrzucam pana preset i tutaj pan mnie oszukał, bo to na pewno są jakieś inne ustawienia, prawda? Tutaj szybko odpowiem tylko panu Tadziowi. Nie, niestety nie ma takiej możliwości. One są jakby tymi tylko gotowymi ustawieniami, bez możliwości jakby tej przejrzystości ustawienia. Mhm. Tutaj, tak jak mówię, na pytanie jeszcze przyjdzie czas. To jeszcze przechodzimy do kolejnego i w sumie chyba ostatniego tematu. Teraz jeszcze krótka przerwa na reklamę, mianowicie wejdźcie sobie na edweb.pl. Tam, kiedy wejdziecie w naszą transmisję bezpośrednio tam, to możecie kupić kurs w obniżonej cenie do 392 zł, więc serdecznie Was do tego zapraszamy. Do tego oczywiście on będzie dostępny w abonamencie tutaj bez ograniczeń, czyli jeśli macie abonament, czy zastanawiacie się nad abonamentem, klikacie kup abonament, tam już od 80 zł miesięcznie, no i wtedy oglądacie i dowiadujecie się tutaj przede wszystkim od Staszka wszystkich informacji. Poza tym, kiedy macie abonament, macie dostęp do wszystkich materiałów, które są na Edwebie, zarówno tych fotograficznych, jak i wszystkich innych. No do tego my tam tworzymy, znaczy ja tworzę, a już niebawem będę
w kwietniu będziemy nagrywać kolejny kurs z zewnętrznym fotografem w cudzysłowie, czyli no jeszcze może nie będę zdradzał wszystkiego, natomiast będziemy chcieli, no jest kotek, będziemy chcieli przygotować kurs o fotografii takiej krajobrazowej, górskiej, pojedziemy w Karkonosze i tam będziemy fotografować, myślę, że też całkiem fajny kolejny materiał się szykuje, dlatego też tutaj będę bardziej zachęcał do abonamentu, no i koniecznie wbijajcie na naszą grupę Fotografia z EdWeb, bo tam już w tym tygodniu będziemy odpalać konkursy, gdzie będzie dużo konkursów z nagrodami, więc to był taki mały blok reklamowy, a ja przechodzę do ostatniego pytania, Staszku, mianowicie jak to wygląda z tymi stylami fotografii, bo też oczywiście mówimy o tym w kursie, natomiast tutaj myślę, że możemy jak najbardziej poruszyć ten temat, bo czasem widzę na przykład, kiedyś w ogóle to było, jak ja zacząłem fotografować, to było takie repo glamour, czyli wszystko było na biało, wszystko było tam biało, złoto, srebrne. Teraz ja mam wrażenie, że większość zdjęć wygląda tak, jakby było zrobione niedoświetlone o 2FV, jest to pomarańczowo i tak dalej. Czy jakby, znaczy mi się wydaje, że nie każdy cały ślub jest w tym samym stylu. Jak ty do tego podchodzisz? O, to jest dość, to znowu poruszyłeś, wsadziłeś teraz tyki trochę w mrowisko, bo teraz nowe pytanie, jakich mamy fotografów, są jakby dwa, no można powiedzieć, że faktycznie dwa style, można powiedzieć, że osoby, które mają bardzo neutralne kolory, czyli takie jak ludzkie oko widzi i tak jak wyglądał ten ślub rzeczywiście, no a na drugim powiedzmy brzegu rzeki damy osoby, które robią, nie że artystycznie, bym tego tak aż tak nie powiedział, ale w jakimś tam klimacie właśnie, niech to będzie boho. I wszystko jest dobre do momentu, kiedy oni mają rzeczywiście wesela boho, czyli jeżeli rzeczywiście one są w takim klimacie lekkim, sielskim, w stodołach, wtedy super, bo te kolory, które oni narzucają, będą dodawały klimatu tym zdjęciom i tutaj będzie bardzo fajnie, tutaj się nie będzie do czego przyczepić. Gorzej w drugą stronę, czyli jeżeli teraz postawimy tych samych, którzy robią to boho i zrobimy to glamour, czyli właśnie w salach, gdzie no chcieli, żeby to było ładnie, żeby to było właśnie biało i kolorowo, no to się mogą zdziwić. Znaczy pary się mogą zdziwić w ten sposób, tak, że znaczy to też jest, powiem wam tak, no pary też często tego jakby aż tak nie odbierają, to może są jakieś jednostkowe przypadki, gdzie to jest jakimś problemem, ale rzeczywiście tak może być, że mamy, to najczęściej widać w tych weselach lipcowo-sierpniowych, gdzie jest piękna pogoda, mamy lato, ładne sale właśnie, ładne w sensie, że glamurowe i nagle ktoś to zgasi totalnie, czyli właśnie zrobi taką złą obróbkę. Ale to jest chyba bardzo indywidualna w ogóle obróbka, bo to też dużo fotografów ma coś takiego w swoich umowach wpisane, jak że para młoda zapoznała się z portfolio i stylem fotograficznym. I jakby okej, okay, to jakby często załatwia sprawę. No bo skoro widzą, że robią w tego typu zdjęcia, no to powinni jakby się liczyć z tym, że tak będzie. A czy jakby powinniśmy to dyskutować w ogóle z klientem, czy nie do końca? W sensie jak ty do tego podchodzisz, bo z jednej strony dobrze jest się wpisać w oczekiwania naszego klienta, prawda, tak patrząc z tej strony, a z drugiej strony chyba klient decyduje się na nas, bo podobają mu się jakieś zdjęcia i na przykład jeśli, no nie wiem, my trzaskamy tylko te zdjęcia w klimacie boho, to właśnie, czy mamy pójść na rękę, w cudzysłowie, na rękę klientowi i przygotować mu jakąś inną edycję, mimo że to nie jest jakby nasz klimat, jak to jest chyba ciężki temat chyba w ogóle, prawda? Ciężki temat, ale chyba nie powinni, znaczy inaczej, łatwiej będzie, że tak jak tutaj właśnie teraz ktoś, pan Jerzy napisał, że każdy ma mieć swój styl i tą niszę w niszy znaleźć u siebie, jeżeli już para na samym początku, na przykład w rozmowie jakiejś tam przedślubnej, czy przed umową z pisaniem, czy w ogóle jakiejś rozmowie, mówi, wie pan co, no pana piękne, ale kolory to byśmy pozmieniali, to nie wiem, czy dobrze jest się pchać, no bo robimy trochę też wbrew sobie, a potem może się okazać, że na końcu zrobimy po swojemu i się okaże, że no, ale te zdjęcia to nam się nie podobają, tam na profilu pan miał ładniej. Tylko trzeba jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, ostatnio też o tym. Podpisujemy umowę dzisiaj, powiedzmy, i para młoda widzi nasze zdjęcia dzisiaj. I wszystko jest fajnie, ale ślub mamy na przykład za 2 lata. Teraz pytanie, co się dzieje przez te 2 lata, bo nasz warsztat też się zmienia, znaczy zakładamy, że każdy się jeszcze tam w jakiś sposób szkoli i stara się robić lepsze zdjęcia i ta obróbka też się może zmienić. Więc żeby też nie było jakiejś sytuacji, że nagle para dostaje no, zupełnie inne zdjęcia. Chociaż mam nadzieję, że warsztat zmienia się na lepsze, a nie na gorsze. Więc... Ale...
Więc znaczy, oczywiście też mi się wydaje, że warsztat zmieniamy na, z jednej strony na lepsze, ale z drugiej strony nie zawsze lepsze to dla naszego klienta może znaczyć lepsze, prawda? Bo tak. Tak, tak mi się wydaje, że powiedzmy my to idziemy znaczy, w jakiś tam modniejszym kierunku. Tak, tak? Mhm. To znaczy w tym lepszym na przykład teraz jest ten trend, tak? Tutaj myślę, że wiele gdzieś, jeżeli są z nami tutaj fotografowie ślubni, zgodzą się z tym trendem na błyskanie na sali kilkoma lampami, tak? To jest taki trend, który jest od chyba 2-3 lat, nie dokładnie ile, ale on już trochę trwa. Ale to przerwę czy to jest ci, dobry trend? Sorry, że ci przerwę. Jeśli chcecie się dowiedzieć w ogóle, jak błyskać na kilka lamp, to Staszek wziął na wesele cztery lampy plus jedną na stopkę, tak? Dobrze pamiętam, że ich tyle było? I pokazywał, tak. W jaki sposób fotografować właśnie zarówno mając jedną lampę na stopce, jak i możecie się dowiedzieć, jak fotografować mając więcej tych lamp, czyli tutaj część powiedzmy bloku tanecznego była z tyloma lampami, a część z mniejszą liczbą lamp, tak żebyście wiedzieli po prostu, w jaki sposób to ogarnąć. Dokładnie, więc chyba to jest takim trendem na teraz, znaczy trendem takim rzeczywiście zmianą, że jednak się trochę więcej błyska na weselach, gdzie wcześniej to mnie do pomyślenia, ale można stworzyć bardzo fajny klimat, więc czy to też znowu będzie pasować do każdego wesela? No to już trudno, to już mi się wydaje, że każdy gdzieś tam indywidualnie, ale wracając do odpowiedzi, myślę, że każdy powinien, jeżeli ma swój styl, to jego się trzymać, bo klient na pewno się na to znajdzie, tak? Ale nie powinno się od razu gdzieś mówić, nie, to spokojnie, to my zrobimy tak, żeby był pan zadowolony, no i gdzieś tak wbrew sobie robimy, tak? A mi się wydaje, że jednak ten fotograficzny świat i każdy chce być takim trochę artystą w tym wszystkim, żeby jednak robić też to, co lubimy, tak? Znaczy dla klienta oczywiście, tak? Ale tak jak my robimy, tak jak my lubimy. Okej, to w sumie ostatnie pytanie ci zadam, mianowicie jakby ile trzeba fotografować, to znaczy powiedzmy zaczynasz ogłaszać się gdzieś tam jako fotograf ślubny i ile zajmuje czasu takie rozkręcenie się, żeby, no bo ty mówisz, że masz teraz 25 czy 30 tych ślubów i to w pandemicznym roku, prawda, więc pewnie w niepandemicznym jest tego więcej, ale ile to musi trwać, żeby mieć tych ślubów tyle, ile ty masz. Powiedzmy, jak to u ciebie wyglądało i po ilu latach pracy miałeś 20 ślubów w roku? Wiesz co, chyba po trzecim roku. Pierwszy wiem, że to była jakaś, pierwszy to był w ogóle jakieś przypadkowe wesele, tak naprawdę. Potem chyba było kilka w roku. Drugi albo trzeci rok. Drugi to był taki wysyp trochę faktycznie. Wtedy się tego dużo się nazbierało. Ale czy pandemiczny, wiesz co, to też jakby nie liczmy pandemiczny, nie pandemiczny. W zeszłym roku był pandemiczny, ale w sierpniu miałem 11 ślubów. Więc niby można powiedzieć, że był pandemiczny rok, ale się nazbierało, bo to znowu wchodzimy do tego, że te pary kwiecień, maj przerzucą na te terminy. A teraz znowu dochodzi jeszcze sytuacja sali, która nie jest w stanie już robić w sobotę, bo mają zajęte. No więc pary robiły w piątek, w niedzielę, w czwartek. Więc były sytuacje, gdzie masz, wiesz, piątek, sobota, niedziela, ślub. Więc to też może się tak stać też trochę w tym roku. W tamtym roku też była taka powiedzenie, że będziemy mieć bardzo dużo roboty w przyszłym roku, bo tak też może być, bo jeżeli nam pary zaczną przekładać na kolejny rok, no a dochodzą nowe cały czas, więc no i te, które jeszcze mieliśmy podpisane już wcześniej, więc może być taki kocioł dość mocny. Ale z drugiej strony chyba rynek jest na tyle duży, nie chcę mówić nasycony, ale na tyle duży, że każdy gdzieś tam swoje znajdzie. Czyli powiedzmy, można powiedzieć, że trzeba, powiedzmy, rozkręcenie biznesu fotografii ślubnej to jest około 2-3 lat, tak? Znaczy, wiesz co, no pewnie ktoś ma dużo szczęścia, tak? I no tak, znam takie przypadki, ale gdzie po jednym weselu, bo po jednym na przykład dobrym weselu, o może tak powiem, tak? Po jednym dobrym materiale, który gdzieś tam poleciał w sieć, no zrobiło się głośno, tak, o nich, więc jakby tutaj może kwestia trochę szczęścia rzeczywiście, na jakie wesele trafimy, ale no, znaczy nie znam żadnego przypadku rzeczywiście, że ktoś zaczął i już miał na następny rok dużo ślubów. Znaczy chociaż pytanie, kiedy zaczął, jak zaczął na początku roku, to mógł mieć na przyszły rok już dużo, ale no nie znam żadnego przypadku, kto nagle nagle zaczął dużo zdjęć robić, tak? Dużo ślubów. Czyli to trzeba po prostu no, jakby troszeczkę napracować się, żeby mieć więcej zleceń i to nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc, tylko bardziej, no nie wiem, z półrocza na półrocze, prawda? Gdzieś tam łapie się tego więcej.
Znaczy wiadomo, że sezon ślubny trwa mniej więcej od zaraz po świętach wielkanocnych, no bo wcześniej jakby też nie wolno. I tak gdzieś mniej więcej do października on tak sobie trwa. Potem jakieś jedno takie pojedyncze śluby też się trafiają. Więc przez te pół roku, nawet jeżeli ktoś zrobi już kilka ślubów, to już ma się czym reklamować, tak? Ma już czym pokazywać swoje zdjęcia. Więc wiadomo, gdzieś tam ten Facebook, Instagram teraz to jest dość, znaczy dużo łatwiej nam się zreklamować, tak? No kiedyś tego nie było, nie było takiej możliwości jak teraz. Teraz dużo łatwiej nam się reklamować. Okej, okay, słuchaj, to nie widzę, że tu pytania się sypią po prostu z każdego możliwego kanału, więc to słuchajcie, to jest czas na pytania. Ja teraz zerknę na nasz czat i zadam tobie, Staszku, kilka tych pytań. Pewnie będziemy na nie odpowiadać być może wspólnie, ale to jest ten moment, kiedy możecie zadawać pytania. Ja mam nadzieję, że tutaj w tym programie, z którego streamujemy, myślę, że mam nadzieję, że przychodzą do nas zewsząd. Jeśli nie, to jeszcze zerknę tutaj na inne czaty. Więc okej, okay, ja sobie przejdę do pierwszego pytania. Aha, tutaj Todziu pytał o zmniejszenie tego intensywności presetu. Coś na wzór lutów w Premierze, to ja mogę od razu odpowiedzieć, że nie ma takiej możliwości, ale jest na to jakaś tam jedna opcja, troszeczkę na okrętkę, bo możemy otworzyć surowe zdjęcie w Photoshopie, później przerobić je, powiedzmy, danym presetem z intensywnością 100%, wrzucamy te dwa zdjęcia na siebie na warstwach w Photoshopie i po prostu to z narzuconym jakimś klimatem zmniejszamy przezroczystość tej warstwy. Okej, okay. To już patrzymy na kolejne pytania. A Kuba, mam takie pytanie jeszcze z zewnątrz w ogóle, tak. Czy osoby, które kupują znaczy dostęp do tego materiału, to jest jakoś tak połączone, że oni potem jakoś zadają pytania tobie czy mnie, czy jak ktoś to tam wygląda, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania jeszcze dodatkowe, to można zadać. Można zadawać pytania do kursu, ja wtedy dostaję maila, no jeśli to będzie pytanie do ciebie, to ja ci je wysyłam na Messengerze. Okay. Ty odpowiadasz, czyli jak najbardziej można zadawać pytania do kursu. Tutaj Jerzy napisał, że 4 razy jągnuło, wyzwalacz i heja, zamrażamy taniec przy F8. Masz jakieś doświadczenie z jągnuło, z lampami jągnuło, bo ja mam i to tak. Nie jest jakieś najlepsze. To znaczy mam, i bo miałem na początku rzeczywiście, bo było tanio, tak? Bo to też nawet wychodzi, jakby to jest na zasadzie tanio, a jak ci spadnie, bo zdarzały się też takie przypadki, że jednak na tym statywie, jeżeli postawisz gdzieś na weselu i ktoś tam delikatnie trąci, no to gdzieś po prostu poleci, więc tak, ale to chodziło też o to, że to było tanie, a dobre. Na zasadzie jak spadło, posklejał człowiek szybko, wsadził baterię i to działało dalej. No osobiście bałbym się na przykład jakieś systemowe rzeczywiście, czy to Nikona, Olympusa, Canona, te najwyższe modele kłaść na statywie, no bo to jednak te 2 albo 3 tysiące, to szkoda by było, żeby to spadło. Więc takie tanie lampki, one dają dobry efekt. Tutaj raczej też dużej różnicy między tymi wyższymi modelami nie będzie, a po prostu nie taka lampka za 200 zł, to tam. Chociaż one, powiem szczerze, są dość wytrzymałe, więc dają okay. radę. Staszek, ja widzę, że tutaj mieliśmy coś, musiałem dzisiaj, nie wiem, źle musiał mi się przegrać jeden preset. Czy ty widzisz czat po prawej stronie? Widzisz, prawda? Ja się na chwilę wyłączę, naprawię preset, bo coś tam było nie tak, naprawię preset, a ty jakbyś zerknął na pytanie, odpowiedział, a ja w tym czasie technicznie naprawię to, co tam nie do końca zadziałało, okej? Okay? Okej, okay, to tak sobie przelecę tutaj, co tu się dzieje. Próbuję sobie jeszcze na Edwebie. Okej, okay, czy konieczna jest pełna klatka, skoro mowa o sprzęcie? Nie, nie jest konieczna pełna klatka, jeżeli chodzi o sprzęt, bo pamiętajmy, że wcześniej się fotografowało też aparatami niepełnoklatkowymi, teraz jeszcze mamy ten system Mikro 4/3, który też jest dobry, tylko zawsze musimy pamiętać o ograniczeniach własnego sprzętu, czyli w momencie, kiedy on nie da rady. Wcześniej, jak wspominałem o tej sytuacji z ciemnym, bardzo ciemnym miejscem, no to musimy mieć to gdzieś tam na uwadze. Ale to nie jest tak, że musi być pełna klatka. Ja po prostu ją mam, bo już kilka lat temu kupiłem, teraz tylko dokupowałem tak naprawdę tą D750, a wcześniej aparaty już były. Można spokojnie, czy to Olympusem na Mikro 4/3, czy Panasonicem, czy Sony serii Alpha X tam którymiś, nie ma to żadnego znaczenia. Większą różnicę będzie robił tak naprawdę obiektyw, czyli to
jakby co dopniemy do niego. Jeżeli będziemy mieć ciemniejsze obiektywy, no to wiadomo, że sobie gorzej poradzą. Tutaj trzeba będzie po prostu stosować jaśniejsze obiektywy, ale nigdzie nie jest powiedziane, że nie możemy fotografować mikro 4:3. Szczególnie, że weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Na dzień dzisiejszy, czy to Olympus EM1 Mark II jest tak zaawansowanym aparatem, gdzie jeszcze kilka lat temu nawet o takim nie myśleli, więc tutaj bym się w zupełności nie obawiał. Jest paru fotografów ślubnych w Polsce nawet, którzy działają na tym systemie bez żadnych przeszkód. Szczególnie, że też ja się spotykam na ślubach, to też widzę, że często fotografują tym systemem. Także tu bym się w ogóle, znaczy filmują, przepraszam, tym systemem. Także tu bym się w ogóle nie obawiał. Czy będzie nas można spotkać na live jeszcze raz? Tutaj to pytanie do Kuby, bo ja osobiście sam nie wiem, czy to jest nagrywane, czy to będzie jeszcze później puszczane. Ja już, Staszku, wracam, pakuję jeszcze tylko na moim drugim komputerze te presety, bo tutaj rzeczywiście jeden mi się źle pobrał z maila, nie wiem, czemu tak się stało. Okej. Już, żeby od razu wam wysłać. Okej, tutaj kopiuj. Mam nadzieję, że to już powinno nam działać. To był Surman Color 1, nie działał, tutaj widzę, że, tak, że to już powinno. Tak, też właśnie widziałem, że jeden. Tak, czyli Surman Color 1, ok, wklejamy go tu, czyli na Edwebie. I teraz jeszcze go wyślę szybko tutaj. Przepraszam was za te drobne problemy techniczne. I możecie, tak jak wspomniałem, jeszcze spokojnie możecie zadawać pytania. Jak będą, to oczywiście na nie odpowiemy. Okej. No właśnie, a tutaj Todziu jeszcze pytał, jak podchodzicie do ewentualnych uszkodzeń sprzętu przez gości? No właśnie, to jest też dość taka zagadkowa rzecz, prawda? Wiecie co, to znaczy tak, ja o tym myślałem dużo przed, w sensie jak zaczynałem swoją gdzieś tam tą swoją przygodę na ślubach, dostałem, gdzieś tam też człowiek sobie zbierał umowy różne, żeby zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają i rzeczywiście był tam taki zapis, czasem się pojawiał, że był taki zapis odnośnie uszkodzeń sprzętu przez gości. No i są znowu dwie drogi. Jedna mówi oczywiście, żeby ją, no żeby mieć taki zapis, żeby właśnie się chronić, bo w tańcu różnie bywa, ktoś nas może potrącić, wytrącić i tak dalej. A tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest dobry moment, żeby obciążać finansowo parę modą za szkodę czyjegoś człowieka. Więc nie wiem, czy to jest dobry zapis tak naprawdę. Według mnie gdzieś my powinniśmy sami sobie chronić. Oczywiście to jeszcze jest tak, co innego jest trochę w tańcu, gdzie jest przypadkowe uderzenie czy tam potrącenie, a co innego jak ktoś perfidnie do nas podejdzie i nam wyrwie aparat. To są dwie różne rzeczy. Albo, wiem, że... albo pijany wujek będzie szedł. Dokładnie, i... tak, będzie się szarpał, tak? Albo coś nam zrobi, tak? Urwie nam z szelek czy z paska nam zerwie aparat. Ale w drugą stronę wiem, że często DJ-e i zespoły mają takie, ale tutaj trochę ich rozumiem, bo tutaj no, sprzęt stoi, ale nieraz się słyszało o zespołach, które mówiły, że na przykład podczas jakichś tam zabaw nagle ktoś wpadał na całą orkiestrę, tak? Więc instrumenty też kosztują, ale tutaj pod kątem takiego sprzętowego to raczej myślę, że powinniśmy sami dbać o własny sprzęt, mieć go koło siebie i dbać o niego, a nie obciążać parę modą za to, że ktoś, jakiś właśnie piany wujek, piana ciotka, ktokolwiek nam gdzieś tam rozbije. Tu bym, nie wiem, to takie pewnie jest moje zdanie, że... Pewnie lepiej polemizować już z konkretnym rozwalaczem, prawda, a nie... Tak, dokładnie, szczególnie, że wiecie co, teraz jakby, no może na wszystkich salach, ale czasami na salach jest monitoring rzeczywiście i dojście też do tego, kto to zrobił, no jest łatwiejsze. No może powiem, że tak, no jak ktoś nam potrąci lampę właśnie, tak jak wcześniej wspomniano, jągnął za 200 zł, no tutaj bym nie szukał winnego wielce, tak, ale no jeżeli, tak jak wcześniej mówiliśmy, ktoś nam zerwie aparat z szelek, czy nas, nie wiem, popchnie specjalnie, bo coś mu się nie spodobało, no to już jest inna rzeczywiście rozmowa. Okej, tutaj jeszcze pytanie, jaki czas na oddanie zdjęć? Ile sobie dajesz czasu na oddanie zdjęć? To znaczy bezpieczne według mnie i tak jak ja mam, czyli do miesiąca, to jest taka według mnie bezpieczna, dlatego że, znaczy tutaj już znowu są jakby dwie strony medalu. Z jednej strony mówimy o osobach, które jakby tylko się zajmują fotografią ślubną i od poniedziałku do piątku, czy tam do niedzieli robią zdjęcia, bądź obrabiają zdjęcia, a mówimy o osobach, które jeszcze coś pracują poza. Wiadomo, że jeżeli ktoś pracuje normalnie od poniedziałku do piątku, tam o 16 czy do 18 na pełen etat, o może tak, to
to on nie ma tyle czasu, żeby obrobić zdjęcia, tak? Ale jeżeli fotograf ślubny pracuje, myślę, że tak do miesiąca jest ok. Do trzech, wiem, że filmowcy często do trzech i to też nie jest nic złego. Myślę, że do trzech miesięcy w ogóle ogólnie to jest taki bezpieczny termin. Powyżej już mi się wydaje, że jest trochę dużo, to też ze względu na to, że pamiętajcie, że najszybciej się robi reklamę, czy tam ten fame tak zwany, jak najszybciej, czyli para jeszcze myśli o tym weselu, rozmawia, gada ze znajomymi, o pokażcie zdjęcia, a wy ciach i już macie. No zgadza się, to jest racja. Taki trik, ja pamiętam z mojego nawet ślubu, no, nasz Andrzej, który nam robił zdjęcia, pamiętam jak myśmy wracali z sesji naszej narzeczeńskiej, nazwijmy to takiej narzeczeńskiej, gdzie się oświadczyłem mojej Asi i ona jedziemy w samochodzie, już 23 chyba była i pytam go, Andrzej tak z ciekawości, to też takie jest pytanie fotograf do fotografa, kiedy zdjęcia? I Andrzej mówi, no jutro. No jak no, jutro? Okay. No normalnie jutro. I faktycznie, wiecie, godzina 12 następnego dnia, tam 50 zdjęć, jakiś wpis na blogu zrobione, tak? I tak człowiek myśli, kurde, jak on to zrobił? A teraz szybko w drugą stronę, ja teraz wracając z wesela też, powiedzmy mamy w sobotę wesele, w niedzielę zgrywam materiał i mniej więcej człowiek już wie, kiedy były jakieś zdjęcia powstały, jakieś takie fajne perełki, które gdzieś tam nam powstały i przeglądamy zdjęcia i nagle się okazuje, że wybraliśmy, o cuda, jakimś cudem 50 zdjęć, bo tutaj tak ze 2-3 z przygotowań, tu może coś z kościoła, tu z tańca i nagle się uzbierało i oddajecie tego samego dnia, w sensie następnego dnia się już mogli cieszyć zdjęciami, już pokazują te zdjęcia w internecie, wiadomo, że teraz tak działamy, że od razu szybko w Instagram czy tam Facebooka, a do miesiąca czasu oni chcą, żebyśmy je, znaczy nie, że do miesiąca, tylko że jeszcze ludzie jakby żyją tym weselem, więc też im jest bardzo fajnie oddać szybciej zdjęcia, ale to też jest indywidualne, bo znam przykład dłużej, ale to kwestia jest też innej pracy, tak, tutaj też bym tego nie negował jakoś bardzo, tylko taka, jeżeli para miała powiedzmy, że wesele w grudniu, może w grudniu, w czerwcu, to trochę głupio im oddawać zdjęcia w grudniu. Okej. Okay. Bo to też już w ogóle inny klimat, może nawet zapomnieli o tym, mieli ślub, bo już wrócili do takiego porządku dziennego i nagle, o, zdjęcia. Więc tutaj bym trochę z tym uważał, ale takie do trzech miesięcy myślę, że to jest takie bezpieczne i tam się nie powinien nikt jakby tam burzyć. Oczywiście to jest kwestia informacji pary, tak? Słuchajcie, na przykład mam dużo pracy, wasze zdjęcia będą za 3 miesiące, tak? I jakby okej. I wiesz co, od razu cię jeszcze jedną rzecz tutaj tak zapytam. Będziemy przechodzić też do pytań z jeszcze jednego czata. Tutaj nasz host, czyli Piotrek, który czuwa nad tą transmisją, powiedział, że z kolejnego czata też muszę je przeczytać. Co właśnie, od którego momentu? Bo czy może się zdarzyć na przykład, że sprzedajesz pełen pakiet z plenerem i nie możesz się dogadać z parą na plener. Zdarzyło ci się tak? Tak. I zdarzyło się i wiesz, albo to się przeradza w... To znaczy, ja mam od reportażu, czyli od robienia zdjęć, nie, że od ślubu, znaczy nie od pleneru do robienia do tego, tylko jakby od dnia ślubu. Bo były takie rzeczywiście przypadki, miałam takie przypadki, gdzie no już w tym roku rzeczywiście, miałem rok po ślubie robiliśmy plener. Były, no właśnie, były takie przypadki, takie... już dawno dostali... Tylko kiedy ich skasować, prawda? To w momencie, powiedzmy... To już znowu jest indywidualne. To znowu jest indywidualne, chociaż ja już nauczony doświadczeniem i nie wiem jak tutaj, jakby, bo wiem, że widzę, że są jacyś fotografowie ślubni. Bierzcie, znaczy, bo to może głupio zabrzmi bardzo pazernie, tak? Ale bierzcie pieniądze od razu. To znaczy może nie, że od razu, ale na przykład miejcie w umowie tam, nie wiem, 7 dni po ślubie, tak? To z prostego względu, jeżeli sobie wklepiecie na przykład, że oddacie materiał, znaczy po oddaniu materiału, bo tak też się często spotykałem, że po oddaniu materiału, to teraz wyobraźcie sobie, że zrobiliście w kwietniu 2 wesela, ale po oddaniu materiału jeszcze nie było pleneru, nie było tego, plener będzie w sierpniu, bo jest ładna pogoda i do września nie macie pieniędzy z tego. No właśnie, to jest największa liczba, prawda? A po drodze wszyscy inni już wzięli pieniądze. To znaczy tam sale DJ-e już wszyscy się rozliczyli, a my dalej, no bo my chcemy być jakby fair i my dopiero po. Lepiej jest, znaczy no nie mówię, żeby to jakoś pazernie zabrzmiało, ale po prostu mieć taką w umowie napisane, że tam powiedzmy tydzień czy 2 tygodnie po ślubie i uwierzcie mi, rzadko pary mają z tym problem, jeżeli mają, to po prostu mówią o tym. Czyli po prostu wam powiedzą, że słuchaj Staszek, tam miałem takie przypadki, że tam, nie wiem, no to pieniądze na przykład poszły na budowę domu, ale czy na przykład w przyszłym miesiącu nie możemy się rozliczyć, tak? Mi się wydaje, że to taka też relacja powinna być okej, tak? Jeżeli
coś takiego się dzieje, no to po prostu sobie mówimy i jakby nie ma z tym większego problemu. Okej, tutaj widzę, że też Paulina pyta, że 4 razy lampa, chce zdalnie świecić, ale się boi, proszę o poradę, jak świecić zdalnie. No, tutaj może ja tak bardzo pokrótce odpowiem. Jakby to wszystko jest wytłumaczone w tym naszym kursie, gdzie Staszek to pokazuje na przykładach. Natomiast no, najprościej chyba mówiąc, to ustawiamy 4 lampy w 2 grupy, wyzwalacz na lampę, przymykamy przysłonę, żeby były ładne gwiazdki i błyskamy. Tak dobrze to powiedziałem, najprościej jak się dało? Mniej więcej tak, to znaczy z gwiazdkami to różnie bywa, bo to też jest kwestia obiektywu, jaki mamy, bo nie zawsze, ja już nawet sam sprawdziłem na swoich, nie każdy obiektyw na tej samej przysłonie daje gwiazdki, więc no tak. Z tym też trzeba uważać. Więc, ale mniej więcej tak jak tam wcześniej ktoś napisał, F8 i lecimy. Trochę to jest tak, trochę to na tej samej zasadzie działa. To znaczy też pytanie jest, jak mamy dużą salę, jak wysoką, gdzie rozłożymy lampy, to też ma gdzieś tam znaczenie, jak chcemy świecić, pod którym kątem. Ale to też nabywamy takiego doświadczenia, jakby robiąc te zdjęcia na sali. Generalnie nie bójmy się tego robić, tylko tutaj jedno takie małe zdanie, nie wpadajmy w taką, nie wiem jak to nazwać, taką furię błyskania. Nie każdy element na zdjęciu, nie każdy element na weselu, może tak, nie każdy element na weselu jest dobry do błyskania. Kiedyś powstało takie szybkie zdjęcie, gdzie pan fotograf zrobił zdjęcie tortu i był tort i były 2 szybkie zdjęcia. Było jedno zdjęcie właśnie przy użyciu lamp błyskowych, a jedno było zrobione tak normalnie lampą na aparacie. I to zdjęcie z kilkoma lampami było bardzo efektywne. Ono wizualnie wyglądało bardzo fajnie. Ale to zdjęcie z lampą na górze mogło się bardziej podobać parze młodej, bo tam byli wszyscy widoczni. Bo jeżeli na przykład zrobimy zdjęcia, gdzie mamy z czterech stron lampę, to może powstać jakiś cień, może być zasłonięty na przykład przy podziękowaniu dla rodziców, będzie zasłonięty ojciec pana młodego, bądź ktoś i nam się będzie podobało, kurczę, ale nam zaświeciło pięknie. A para młoda powie, wiesz co, fajne jest to zdjęcie, tylko tutaj naszego taty nie widać. I no, to masz rację. Tu jest ten problem, więc jakby używajmy z głową oczywiście, ale tak jakby nie w każdym momencie jest ono dobre tak naprawdę. Te takie przykłady na tych grupach ślubnych często to pokazują. Okej, czyli jakiś umiar w tym trzeba znaleźć i wydaje mi się też, że robiąc i z tym i bez tego mamy bardziej zróżnicowany materiał, prawda? Tylko tutaj widzisz, czasami bywa tak, że na przykład możesz z jednego ślubu zrobić 2 zupełnie różne materiały, tak naprawdę, że trochę błyskając tutaj, trochę błyskając tutaj, dostajemy 2 zupełnie różne materiały, bo one, tak jak nawet w tych zdjęciach, które ja obrobiłem tutaj, też to widać trochę. Niby ten sam dzień, ale one są zupełnie inne, więc teraz znowu, żeby, znaczy fajnie jest wkleić kilka takich zdjęć, tak samo jak są te zdjęcia takie z rozmazanym tłem, czy jakimiś tam fajerwerkami, fajnie wrzucić kilka takich zdjęć jakby na przełamanie reportażu, ale żeby się nie wkręcić za bardzo w to, no chyba, że mamy rzeczywiście taką, bo jeszcze dlaczego się w ogóle też błyska, bo to też, żeby troszkę tak jest, z brzydkiej sali zrobić ładną salę. Pamiętajmy, że jeżeli błyskamy, to ten nasz wzrok się kieruje ku środkowi, ku temu, co się dzieje, a nie rozprasza nas cała ta otoczka, która gdzieś tam jest. Jeżeli mamy niezbyt ładną salę, to nauka tego błyskania może nam pomóc, bo możemy ukryć pewnie niedoskonałości sali, no chyba, że trafimy na parę, która powie, no Staszek, super, super, ale tutaj naszej sali to w ogóle nie widać, a przecież taka piękna była. Więc, no tak. Dobra, słuchaj, przejdziemy do kolejnego pytania. Gdzie ten preset? Wkleiłem go, jest tam link z WeTransfera, więc znajdziecie go, powinien się wkleić na... jest wklejony na Edwebie, jest wklejony też na YouTubie. Tutaj jeszcze Paulina pyta, jak to jest z kursem fotografa liturgicznego? Czy to jest wymóg, żeby mieć go w kościele? I tutaj Staszek, czy może tutaj krótko, szybko, bo będziemy tutaj, tak, krótko, nie wiem. Gadać krótko. Każda kuria ma zawsze jakiś kurs. Znaczy, jeżeli wejdziemy sobie na kurię naszego miasta, zawsze będzie napisane gdzieś, gdzie jest taki kurs. Co ciekawe teraz, jeżeli chyba dalej jest, to tylko szybko, bo to dowiedziałem się niedawno, jest możliwość zrobienia sobie kursu online, czyli po prostu wchodzimy na stronę albo znajdę, albo sobie znajdziecie po prostu kurs liturgiczny online, robimy to w domu, bez wychodzenia, dostajemy licencję. Ale dobrze mieć, bo to też czasami mówią, że nie miej. Nie będziecie potrzebować na 100 ślubach, ale na 101. Się tutaj widzę, Kubuś rozładował.
Nie będziecie tego mieć na 100 ślubach, ale na 101 ślubie ksiądz zapyta o to, czy macie tą licencję na zabijanie w kościele i okaże się, że nie ma i ksiądz wam powie, no to dzisiaj pan nie robi zdjęć. Więc lepiej mieć dla świętego spokoju po prostu, żeby się jakby no, nie martwić. Jest tylko jeden minus. Są kurie w Polsce, które wydają tą licencję na tą legitymację na odpowiednią ilość czasu, tam powiedzmy na rok, dwa, ale są kurie, gdzie macie jakby dożywotnią, czyli robicie ją tylko raz, już później nie wracacie do tego. Ale wiem, że jest kilka kurii w Polsce, które chyba co dwa lata albo co rok trzeba zrobić nowe. Już jestem, już się naładowałem. Tak, się rozładowało. Wiesz co, ja dzisiaj tyle walczyłem z tym całym sprzętem. Mam nadzieję, że ta trochę pociągnie. Trzymamy kciuki, bo jeszcze jest kilka pytań. Widzę, fajnie, że odpowiedziałeś na tamto pytanie. Okej, tutaj Jacek Woźniak, super, że tu jesteś, tłumaczysz, jak tam z tymi ogarnąć te presety. Tak jak wspomniałem, mamy doklejony też tę paczkę presetów. No i tutaj też było pytanie, jak uzyskać dofinansowanie na sprzęt, to ja może tak też bardzo pokrótce odpowiem. Przede wszystkim te dofinansowania takie z Urzędu Pracy klasyczne są dla osób bezrobotnych, więc no tak naprawdę trzeba stać się bezrobotnym, żeby takie dofinansowanie, które w sumie jest takie jakby najprostsze, wydaje mi się, do ogarnięcia, żeby to trzeba być po prostu bezrobotnym i wtedy no nie, umiemy fotografować, staramy się o to dofinansowanie, ja takie dofinansowanie dostałem, pokazałem jakieś tam portfolio i ten proces nie był jakoś tam długi. Młode osoby teraz zazwyczaj muszą przejść takie trochę dłuższe szkolenia z przedsiębiorczości, ale to jest wszystko do ogarnięcia, plus do tego są dofinansowania unijne, ale jak dokładnie to wygląda, to po pierwsze ciężko jest powiedzieć, bo tego jest dość dużo i są programy, które trafiają do konkretnych regionów, do konkretnych grup społecznych, do konkretnego wieku i tak dalej, więc nie da się tego jednoznacznie powiedzieć, ale po prostu wujek Google myślę, że tu mocno pomoże. Okay. Znaczy ja tylko jeszcze dodam, uważajcie, tak, tak? Bo nie wiem jak jest teraz, ale ja bym uważał z braniem dotacji na fotografię ślubną, ja bym sobie coś wykombinował innego, bo rzeczywiście był taki okres, że tej fotografii ślubnej było bardzo dużo i oni za bardzo chcieli już dawać na to, więc tak jak mówię, lepiej na przykład, nie wiem, no moja Asia na przykład wzięła na produktową dla zwierząt, tak, i gdzieś wzięła, kolega wziął na dofinansowanie na fotografię mobilną, czyli gdzieś tam kupił lampy przenośne i na zasadzie gdzieś tam tej mobilności, a nie tylko, że właśnie fotografia ślubna, bo to może już być na tyle popularne, że oni stwierdzą, że to nie jest atrakcyjne ogólnie dla rynku i po prostu nie. Chyba, że to jest mała miejscowość, no to może to wtedy będzie łatwiej, ale lepiej czasem zakombinować, bo oni tak później nie sprawdzają, czy co ty później z tego zrobisz, to znaczy wydałeś na sprzęt, który powiedziałeś, że wydasz, ale nie sprawdzają, jaką fotografię później wykonujesz. No to tak naprawdę też po prostu rynek pokazuje, prawda, bo no nie wiem, ja myślałem, że będę fotografiem ślubnym, a w ogóle ślubów nie robię, no bo tak, no bo życie, to jest po prostu życie. Jaka była twoja też bardzo pokrótce najbardziej stresująca przygoda w dniu reportażu? W sumie chyba, znaczy miałem tylko taki jeden epizod, że mi zepsuł się aparat faktycznie podczas przysięgi. Wtedy rzeczywiście było trochę stresowo, ale tak to chyba nie, ja dość luźno podchodzę do tych, może pierwsze dwa, trzy wesela były takie stresujące, czy człowiek trafi w ten odpowiedni moment, czy mu wszystko zadziała i tak dalej, ale nie, już później to jakoś tak się człowiek wkręcił w ten świat jakby ślubny i w ten rynek. Trzeba też być trochę takim elastycznym i trochę takim zabawnym na samym weselu, w sensie my jesteśmy trochę takimi psychologami. Mamy pomagać tym parom, bo one też nie wiedzą, jak to wszystko wygląda, ale stresować, kościół jest chyba takim najbardziej stresującym w ogóle takim momentem tak naprawdę. Okay. I może trochę pierwszy taniec, bo to jest tak, że oni się uczyli tego tańca, fajnie, żeby to gdzieś tam te zdjęcia zagrały, ale kościół i taniec, a reszta potem to już się dzieje, to już... Czy nawet same pary młode potem mówią, że byle do pierwszego tańca, a potem to już leci. Okej. Okay. Jaki najbezpieczniej ustawić czas migawki podczas fotografowania tańczących osób? No to jest pytanie, czy z lampą, czy bez.
Bo jak no z lampą, to, tak. No to właśnie, bo jak znaczy z lampą nominalnie on tak ustawi pewnie tam 1/160 czy 200, więc tutaj nie ma, jakby błysk nam zamrozi ten ruch tańczących. Myślę, że tam 1/500 spokojnie powinna nam tak naprawdę wystarczyć. Pytanie też, co chcemy uzyskać na tym zdjęciu. Ale to ja bym teraz nie podawał takich sztywnych ram na zasadzie, o 1/500, bo tak nam pan Stanisław powiedział na kursie. Zróbmy zdjęcie, sprawdźmy i spróbujmy no jeszcze wesele raz. Wesele jest na tyle długie, że można w każdym bloku tanecznym sobie to przećwiczyć, prawda? Szczególnie tak, jeśli ktoś jest właśnie, początkujący. Tak, szczególnie właśnie nawet w tym błyskaniu na salach, to wesele trwa tak długo. Często mamy tak, że już chodzimy tylko po tym weselu, chodzimy po sali tylko po to, żeby coś ewentualnie złapać, a nie po to, żeby robić jakoś wielce zdjęcia. Więc to też jest czasami taki dobry moment, żeby sobie pobawić się po prostu sprzętem, jaki mamy. Więc tak jak mówię, nie sugerujmy, że jak 1/500, czy tam 1/800, to tak już musi być ustawione, tak? I oczywiście mówimy bez lampy błyskowej. Dobra, a ile zdjęć ze ślubu oddawać? Znaczy mi się wydaje, że teraz na dzień dzisiejszy to jest takie pewnie minimum 400-500 pewnie, takie pewnie gdzieś tą dolną granicę, ale bywało i tak po 800, po 1000 się oddawało. To jest też kwestia tak naprawdę wesel, jakie mamy. I to nawet czasem nie chodzi o to, ilość ludzi, bo to też swoje ma. Wyobraźcie sobie na przykład, że macie, inaczej będzie wyglądały na przykład zdjęcia grupowe, bo często pary młode chcą tych zdjęć grupowych, gdzie macie powiedzmy, nie wiem, 50-100 osób, a co innego jak macie 270. Więc tutaj też będzie trochę inaczej te zdjęcia wyglądały, będzie ich więcej do zrobienia, ale myślę, że takie 300-400 to jest tak ok, wtedy nikt na przykład nie powie, że o, ale pan mało zdjęć oddaje. Jeszcze tak jak na przykład mój fotograf ślubny zrobił, że oddał nam chyba wtedy, pamiętam, 300 takich powiedzmy z głównego reportażu, czyli tam powiedzmy lepszą obróbką, a reszta było oddane na zasadzie takiego narzucenia jakiegoś ustawienia tak na szybko. I to też było w porządku, bo mieliśmy te zdjęcia, bo teraz w głównym mamy te takie jakby powiedzmy trochę perełki, te takie najfajniejsze zdjęcia, a w pozostałych mamy no takie powiedzmy tam dużo grupówek było z moją i z Asi rodziną i takich powiedzmy innych zdjęć. I to też było według mnie całkiem fajne podejście, ale wiem, że dużo osób obrabia wszystko razem, całość. Okay. Czy nie przeginałbym, jeżeli mamy, nie oddawałbym też po tysiącach zdjęć, tak? To mi się wydaje, że to jest za długo klikania później. No, a pamiętajcie jeszcze, że tak naprawdę znajomi z wesela, na którym byliśmy, czy tam rodzina, szuka tylko siebie. No, to się zgadza. Dobra, to kolejne szybkie pytanie. Jak odbijać światło, jeśli mamy bardzo wysoką salę lub kolorowe sufity? Nie odbijać. To znaczy realnie, no słuchajcie, jeżeli mam bardzo wysoką salę, to światło i tak tam nie doleci. To znaczy chyba, że mamy mocną lampę na aparacie, ale nawet jakbyśmy mieli tą, znaczy no mocną, w sensie nawet te reporterskie mocne lampy, boję się, że to też nie da rady, bo są takie sale faktycznie wysokie. Tutaj łatwiej albo no na wprost, no trochę ryzykowne, tutaj można byłoby rzeczywiście użyć tych kilku lamp tak naprawdę. To mogłoby być całkiem dobre rozwiązanie. Bo ja miałem, rzeczywiście, człowiek też się na tym łapie, że no, mam lampę, to dam radę. Potem jednak jest kilka metrów do góry i no nie da rady. To znaczy jest jakiś sposób, bo możecie, czy pytanie też, no, jaki aparat wykorzystamy, jest na to sposób. Podbijamy ISO do góry i walimy mocniej lampą, albo trochę jakby słabiej lampą, ale podnosimy ISO do góry. Tutaj widzę, że też ktoś tak, to też tak napisał, że ISO do góry, bo to też jest jakieś rozwiązanie zawsze. Okej, okay. No dobra. To kolejne pytanie. Czy zdarzyło się, że klient przyszedł ze wzorcem zdjęć, w sensie z albumem z innego ślubu i chciałby takie samo odwzorowania, klimat i tak dalej? Nie. Okej. Okay. Znaczy na szczęście nie. Dobre pytanie. Nie. Ale zdarzały, znaczy mi się tak nie zdarzały takie pytania, ale wiem, że takie są pytania, czyli na grupach powiedzmy ślubnych było szybkie pytanie. Poszukuję fotografa, jak powiedzmy tam, nie wiem, najlepszy fotograf na świecie, ale taniej. No tak. Takie to się zdarzają. W sensie ktoś chce mieć takie jak ktoś, albo taniej, no chyba, że nie ma terminu, ale chciałbym jakby w tym stylu mieć, no to jest zrozumiał, ale nie spotkałem się, żeby ktoś przyszedł z albumem i pokazywał, że chce mieć takie. Okej, czy używasz color checkera na sali? Nie. Nie, bo tutaj znowu wracamy takie szybkie, to co mówiliśmy o ustawieniach, o presetach, to mniej więcej na tej samej zasadzie będzie działać. Jeżeli ich używamy i narzucamy jakiś styl,
no to nie za bardzo wiem, po co używać w takim razie color checkera, który służy bardziej do tego, żeby te kolory były najbardziej naturalne, jakie widzimy, więc możemy oczywiście, jeżeli chcemy w ten sposób fotografować, no to wtedy jak najbardziej on się może przydać, ale jeżeli wiemy, że później i tak namieszamy trochę w tych kolorach, to może się okazać, że zakup będzie w ogóle zbędny. Okej. I tu pytanie do ciebie, czy można się z tobą wybrać jako drugi fotograf? Tutaj oczywiście nie musisz jakoś bardzo odpowiadać. Myślę, że co, lepiej chyba na Privie, nie? Do ciebie uderzyć. Można i pytanie tylko, skąd jesteś, bo ja tutaj Kraków i okolice, więc nie wiem, jak to dokładnie, kwestia lokalizacyjna. Okej. To wbijcie na Staszka fanpage'a Stanisław Surman, fotografia ślubna, tak? Dobrze pamiętam? W każdym razie, jak piszecie, Stanisław Surman, to na pewno znajdziecie. Okej. Okay. Warszawa. No to 2,5 godzinki pendolino i jesteś. Dobra, tutaj są pytania też po prostu uczestnicy między uczestnikami. Jak błyskać jeszcze na sali wieczorem, w sensie przy sztucznym świetle, żeby uchwycić ten klimat, na przykład lasery, dym, dobrze doświetloną parę młodą w tańcu? To znaczy, jeżeli w ogóle, trochę od końca, jeżeli w ogóle mamy lasery, to trzeba uważać, i tutaj jest realna, tak, rzeczywiście tak jest, żeby uważać na aparaty. To znaczy, jeżeli chodzi o lustrzanki, to z tego nie ma problemu, bo ten czas jest na tyle krótki, że tam nic się nie stanie, ale w bezlusterkowcach trzeba uważać, bo już były takie nawet co na YouTubie przypadki, gdzie gdzieś ten laser niszczył jednak matrycę. Tutaj trochę z tym uważajcie. Mhm. Ale jeżeli świecimy, pamiętajcie, jakby pod światło, tak, czyli mamy scenę DJ-a, mamy te lasery, dymy, a my jesteśmy po drugiej stronie, no to nie trzeba jakoś super mocno strzelać. To znowu jest kwestia też wysokości sali, ale nie trzeba mocno strzelać, żeby uzyskać klimat tych kolorów. Myślę, że nawet w tym poradniku tutaj jest kilka takich zdjęć, gdzie mamy lampy z tyłu, błyskam tylko jakby... Wypełniamy to światło z przodu, nie? Dokładnie tak, i kontrą mamy te kolorowe światełka. Z dymem trzeba trochę uważać, bo taki dym typowy, taki ten DJ-ski, on dla nas nie jest taki dobry, to znaczy w połączeniu z kolorowym oświetleniem będzie fajny, ale jeżeli nie będzie nic takiego, nie będzie coś, co będzie się miało przebić przez to światło, to nam spowoduje takie szare zdjęcia. Dla nas, jakby dla nas i dla filmowców, tak, ten dym weselny wcale nie jest taki super. On często DJ-e mówią, o, mamy fajny dym. On nie jest dla nas fajny. To znaczy, tak jak mówię, jak mamy mocne światło z oświetlenia, to tak, to jak najbardziej wtedy jest super, robimy klimat. Wtedy czasem nawet lepiej nie błyskać w ogóle, tylko polegać na bezlampowym, znaczy w ogóle nie używać lampy, ale z tym trzeba uważać. Tutaj dym, jakby dym dymowi nierówny, tak chociażby, nie wiem, ostatnio jak robiliśmy zdjęcia dla właśnie tego dużego producenta samochodów, no to tam była rozpylana taka mgiełka i tam po prostu była wielka maszyna, do tego był wentylator i to robiło takie delikatne zamglenie w całym pomieszczeniu i tam nie było żadnych kłębów, tylko to było takie, i to super wyglądało, szczególnie pod światło, więc to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czy jakieś rady do zdjęć grupowych? No właśnie, tak. Jakieś rady? Też, Stachu, szybko, bo my tu będziemy siedzieć, wiesz, do 10. Nie da 1.4, brońcie Boże, Jezus, jak słyszę czasami, zrobiłam zdjęcia na 1.4, co teraz? Nie na 1.4, nie po to kupujemy obiektywy super jasne, żeby używać je tylko na 1.4, bo właśnie w przypadku zdjęć grupowych przymykajcie te obiektywy i to niekoniecznie musi być jakoś super mocno, ale miejmy na uwadze, że jednak czasami stoją te osoby jednak jeszcze w tle. Ale z takich rad, ja zawsze robię tak, że robię jedno takie normalne, staram się normalne zrobić, żeby oni w miarę wyglądali, a drugie namówić staram się przynajmniej, żeby zrobili jakieś głupie miny. Zawsze to jest jakieś tam śmieszne zdjęcie. Co ciekawe, czasem fajnie się wkręcają, co może być dziwne, rodzice albo starsi ludzie. Wbrew pozorom, oni też mają fajne poczucie humoru i mogą z tego wyjść całkiem fajne zdjęcia. Ale technicznie nie na niskich przysłonach, bo możecie tego nawet nie widzieć na ekranie, bo zrobiliście zdjęcie i wyszło fajne, a za chwilę wrzucicie to na komputer, się okaże, że już wujek Leon w drugim rzędzie już jest nieostry, więc z tym uważajcie. Tutaj Ania też pyta, czy zawodowy fotograf leci tylko na manualu, czy S i A? I ty lecisz na A. Ja lecę na A i to będzie też dużo w kursie, nie lecę na M, manuala zostawiam tylko i wyłącznie na sali. Okej, okay. Lecimy dalej. Pytanie, czy działają presety? One powinny działać, ale w nowych Lightroomach. To znaczy, jeśli macie jakiegoś starego Lightrooma, to rzeczywiście mogą nie działać, ale no my pracujemy na nowych.
Było jeszcze pytanie o rozdzielczość, w której oddajesz zdjęcia. Oddajesz, no masz 24-megapikselowe aparaty, oddajesz też 24, czy pomniejszasz zawsze wszystkie? Nie, 24, znaczy robię dwie wersje, tam jest pełna rozdzielczość, którą, bo to wiesz, pamiętajcie też, że może te pary młode kiedyś będą chciały sobie to wydrukować, nie dzisiaj, nie jutro, za rok, za dwa, a pendrive'y też nie mamy dość spore, więc tutaj się spokojnie zmieszczą, więc oddaję duże rozmiary, w sensie pełna rozdzielczość tą, którą jakby wyrzucił aparat, oczywiście nie licząc obróbki. Mhm. I drugie wersja taka 2-megapikselowa do internetu, na Facebooki z jakimś tam małym logo swoim dodanym. Okej, okay. To jeszcze ja tutaj się obrócę do tego monitora. Czy live'a będzie można zobaczyć jeszcze raz, czy jest rejestrowany? Chyba nie będziemy go, na razie go nie będziemy wywołać, to na pewno, więc będzie można jeszcze go zobaczyć, więc śmiało możecie do niego wbijać, ale przede wszystkim no tak naprawdę najwięcej informacji to znajdziecie w samym kursie i do samego kursu też możecie zadawać pytania. Okej. Okay. Można zatrudnić się jako kamerzysta i fotograf jednocześnie, czy lepiej by na ślubie było kilka osób, które mają swoje konkretne zadania i mieć trochę mniej roboty? Nie wyobrażam sobie pracy jako fotograf i kamerzysta jednocześnie. Ja też, ale to nie jest pytanie przypadkowe. Znaczy nie, że nie? Ja myślę, że to jest jakiś fake tutaj. Nie. Nawet dosłownie kilka miesięcy temu dostałem zapytanie, czy, bo wie pan co, bo nie bierzemy kamerzysty, czy nagrałby pan nam takie 3 minutki? Mhm. Nie wyobrażam sobie takiej akcji, w sensie skupić się na jednocześnie kadrowaniu pod kątem fotograficznym, a gdzieś jeszcze myśleniu pod kątem filmowym. Oczywiście, znaczy powiem tak, no technicznie dałoby się to zrobić tak realnie, na przykład w kościele postawić statyw na aparacie wcześniej, nacisnąć play i niech to leci. Dałoby ale, się. Ale Staszek, powiedzmy nie. Ale mówimy nie, w sensie ja nie mówię nie, ale są takie przypadki, tak, ale są takie przypadki i nawet gdzieś tam po tych grupach ślubnych są tacy ludzie, którzy mają taki specjalny tutaj statyw, tutaj jest kamera, tu jest aparat. Są takie przypadki nosi ziemia i trudno powiedzieć tak naprawdę, jak oni to pracują, jak to wygląda później w finalnym materiale. No ja mówię nie i grzecznie, oczywiście wiadomo, że kulturalnie to tłumaczymy, dlaczego nie. I oczywiście, jeżeli mamy taką ekipę gdzieś pod ręką, którą wiemy, że możemy spokojnie polecić, to polecamy. Ja bym się nie pchał na takie coś, bo albo wam ucieknie jakieś fajne ujęcie filmowe, albo wam ucieknie jakiś fajny film, kadr jakby w zdjęciach, więc tutaj bym nie ryzykował aż tak bardzo. To pytanie, czy ciężko stać się fotografem, drugim fotografem przy założeniu, że ma się sprzęt, umiejętności, ale brak doświadczenia, czy dużo jest takich ofert? Na tych grupach ślubnych tak i powiem wam szczerze, ja ostatnio też mam taką, tutaj niedaleko mnie też mieszka taka Klaudia i ją często zabierałem w tamtym roku na ślubie, myślę, że w tym roku też. Ona oczywiście prowadzi, ona ma swoje pary, tak, ale czasem się zdarza, że gdzieś tam razem pojedziemy i powiem wam, to jest mega ulga jechać z kimś na drugi, na ślub. Przy założeniu oczywiście, że to jest taka osoba, która mam pomagać, czyli na przykład szybka sytuacja, tak? Na przykład ja jestem w kościele przy ołtarzu i tam fotografuję, a w tym momencie na przykład Klaudia się przejdzie po kościele i zobaczy jakieś fajne momenty. Albo na sali na przykład ja robię pierwszy taniec czy cokolwiek, a ona się przejdzie po gościach czy tam nie wiem, cokolwiek, tak? W sensie to ma być uzupełnienie naszej pracy, uzupełnienie o fajne kadry, a nie na zasadzie, że ona jedzie i robi drugi ślub osobno. Czyli jeżeli ja robię obrączki, to ona też robi obrączki. Jeżeli ja robię błogosławieństwo, to ona też robi błogosławieństwo. To nie ma sensu, bo będziemy sobie powielać kadry tylko. Ma być naszą pomocą i to naprawdę pomaga, bo to jest takie trochę odciążenie, bo wiemy, że na przykład ja jestem, nie wiem, na przykład na dole jest wejście do kościoła, ja sobie to fotografuję z góry, z dołu na przykład wchodzą młodzi, a wtedy Klaudia jest na przykład, nie wiem, na chórze. Więc to pomaga. I ostatnio coraz częściej są takie grupy, myślę, że spokojnie znajdziecie tam drugi fotograf na ślub chyba, czy coś takiego, myślę, że spokojnie znajdziecie takie rozwiązania. Okej, okay. To kolejne pytanie, czy jakie obiektywy będą dobre na początek? Pokrótce, 35, 50, 85? Tak, to są chyba to też ta święta trójca tam, w zależności od systemu. Ja mam jeszcze 28 taką już dezelowaną, dość mocno, zobaczycie ją na kursie. Ale rzeczywiście tak jest, 35, 50 i 85. Przy tym, że najczęściej mi się wydaje, że dużo osób korzysta jednak tego 35, 50 na aparatach, albo 35 i 85 na aparacie, żeby mieć coś szerzej rzeczywiście do wielu, powiedzmy, sytuacji i mieć takiego zooma małego, na przykład skierowane na obrączki, czy jakieś detale, czy w kościele łatwiej łapać. Wiem, że też wielu fotografów ma 70-200 zapięte jako drugie, żeby właśnie łapać w kościele, żeby nie być tak bardzo blisko
bardzo blisko gdzieś tych wszystkich momentów, tylko gdzieś tam sobie z daleka fotografować. Czasem ja żałuję, że nie mam nic szerzej, czasami, to nie mówię, że trzeba mieć, ale fajnie by było mieć szerzej, typu coś około 20 mm, powiedzmy, tylko dlatego, że czasami mam bardzo ładne kościoły i fajnie mieć taki detal, znaczy detal jak detal, w sensie zdjęcie kościoła, bo czasami są naprawdę bardzo ładne kościoły, wchodzimy i żałuję, że człowiek nie ma jakiegoś szerokiego obiektywu, no może w tym sezonie coś jeszcze dokupi, żeby mieć coś takiego, co pokaże jednak też ten kościół, bo naprawdę czasami są bardzo ładne. Okej, to kolejne pytanie, czy krótkie pytanie, czy robiłeś śluby w Niemczech, bo jest pytanie o ślub w Niemczech, bo tam tutaj nie, jeden z uczestników mówi, że tam się mniej pracuje i tak dalej, no ale to chyba nie ma co rozkminiać, bo nie masz z tym doświadczenia po prostu. Chyba, że było pytanie o religijność tego wesela, ale nie wiem, jak pracują niemieccy fotografowie niestety. Okej, dobra. Czy warto jest zapłacić za promocję w social mediach i jak dużo trzeba wydać, żeby była efektywna? Myślę, że warto. Oczywiście tu są też zdania podzielone, bo często było mówione, że jak już się raz zapłaci, to potem trzeba już płacić zawsze, bo tam zasięgi spadają. Kurczę, to jest raczej pytanie do marketingowca w ogóle o social media. Według mnie myślę, że tak, że jakieś takie nieduże kwoty raz na święty czas sobie tam wrzucenie, tylko pamiętać, żeby do dobrej grupy docelowej trafiać, a nie trafiać do tysiąca, setki tysięcy ludzi, bo to nie ma sensu, do konkretnych ludzi trafiać. Myślę, że tak, raz na jakiś czas myślę, że spokojnie to je można. Ale na Edwebie też, na Edwebie w ramach abonamentu też są kursy marketingowe, jeśli chodzi o social media, więc jak najbardziej. Dobra, a kto wybiera zdjęcia do albumu, ty czy para młoda? Raz miałem przypadek, że para młoda, nigdy więcej. To znaczy, są znowu dwie szkoły szybkie. Jedna to mówi, że para młoda sobie sama wybiera. Ja tak wolę, bo miałem taki przypadek, że oddałem album, para młoda powiedziała, Staś, my ci ufamy, wybierzesz piękne zdjęcia. Wybrałem. Zrobiłem materiał, znaczy album, pojechałem do pary młodej, pokazuję im album, oni oglądają, zachwyceni, fantastycznie i pada jedno, o, jak dobrze, że dodałeś to zdjęcie. No i właśnie, to było to jedno zdjęcie i teraz, no pewnie byłby fajny album, ale jakby go nie było, więc lepiej dać parze młodej do wyboru, szczególnie, że to jest jednak ich album i to oni powinni sobie wybrać, czasem lepiej trochę pogodzić, bo czasami to trwa dłużej niż powinno, ale w drugą stronę wiem, że jest grono fotografów, którzy tą swoją pracę, czyli cały reportaż chcą oddać jako taką historię pokazaną jakby z fotograficznego punktu widzenia, więc to oni wybierają zdjęcia. Jedna i druga strona ma rację, tutaj nie ma żadnych, kto wie lepiej. Ja wolę poczekać, aż mi para młoda wybierze te zdjęcia, które oni chcieli, ale wiem, że jest grono fotografów, którzy sami robią. Okej, dobra, czy oddawać same albumy, czy odbitki też? Można odbitki też, dlatego że to jednak jest papier, znaczy może inaczej, na pewno nie oddawajmy tych samych zdjęć, jeżeli oddaliśmy w albumie jakieś zdjęcia, to nie oddawajmy tych samych w odbitkach. Chyba, inne. Że dla kogoś na przykład, nie? Chyba, że tak. Dla kogoś, tak, ale tam można oddawać, ja nie oddaję, ale wiem, że oddają i to też jest fajne, to jednak w takiej formie, czy to pudełka jakiegoś na to, to zawsze to jest jakieś tam gratis dla nich, szczególnie, że teraz też koszt wydruku nie jest jakiś taki duży. Enfoto drukujesz? Enfoto, tak. Znaczy jeszcze w Enfoto, ale myślę, że jeszcze pewnie jakiś czas na pewno, ze względu na to, że te albumy mają bardzo dobre jakościowo. Wiem, że tam czasami gdzieś jakieś się tam wpadki zdarzają, ale to jakby no, nie popełnia błędów ten, co nic nie robi. Także ja na razie jakby jak najbardziej z Enfoto. Okej, a kombinujesz z lampami na świeżym powietrzu? To w takiej fotografii czysto ślubnej nie, ale mam zamiar. To znaczy czasem się zdarza... Jak pada deszcz, to bardzo fajnie użyć, w sensie postawić za parą modą, bardzo fajne efekty to daje, ale tak na ślubie nie, raczej nie. Raczej. A tam się robiło tak, żeby właśnie faktycznie podświetlić ludzi od tyłu, to daje bardzo fajny efekt, czyli stawiacie parę modą, znaczy lampę za parą modą i błyskacie w ten sposób, w nocy szczególnie to też daje fajne efekty, ale nie, tak w plenerach raczej nie. Chociaż może to też byłby jakiś fajny efekt nowy, może w tym roku coś. Słuchajcie, mamy jeszcze trzy ostatnie pytania i zmykamy. Czy najlepszy obiektyw plener, tutaj Paulina pisze, myśli o 180-28 Nikona. Ja myślę, że stałka 180 mm chyba nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Jak już ma mieć 2,8, to ja bym wolał 70-200, prawda? Nie wiem, co Staszek sądzisz. Znaczy nie do końca, bo nie do końca, bo na przykład mam kolegę, co ma tą, jeżeli mówimy o tej samej 180, ona bardzo ładnie rysuje. Bardzo fajna, poza tym ona jest dużo lżejsza niż 70-200. Jak wziąłem do ręki, to aż nie wiem, takie lekkie. Znaczy, to jest tak, czy najlepszy, no pytanie znowu gdzie, no bo teraz tak, mamy krajobraz na przykład jakąś, jedziemy w góry,
no to oczywiście jakiś fajny fragment z tego wytniemy, ale chcemy pokazać na przykład całe góry, że oni stoją na jakimś tam górze czy gdzieś, więc to każe się 170, nie. Ja po otrzymaniu 150 do Olympusa, to wtedy z Przemysławem się śmialiśmy, że trzeba dzwonić do pary modeli albo do modelki, żeby ją w ogóle sfotografować. Te długie obiektywy jak najbardziej tak, ale nie wiem, ja najczęściej mam 85 na plenerze i w zupełności wystarcza. 180 to też, mi się, też mi się tak wydaje, że jednak jak mamy tak bardzo wąski kąt widzenia, no to równie dobrze możemy pójść w każde inne miejsce, bo tło i tak będzie tak rozmyte, tak, że tak. Chyba lepiej żonglować tymi obiektywami. Co... Tak. Znaczy, zawsze mieć dwa, tak? Wiem, że takim wołem roboczym zawsze był 24-70 i to niezależnie od systemu. Bo taki był roboczy do wszystkiego. Tutaj stałka, oczywiście fajnie ją mieć, oczywiście, bo ona bardzo ładnie rysuje i będziesz zadowolona z tego obiektywu. Tylko na pewno nie stawiałbym na zasadzie, że wszystko nim robię. Bo ja pamiętam, jak też robiłem na takich dłuższych obiektywach i nagle dostałem do ręki 14-24 i się okazało, Jezu, jaki ten świat jest piękny. Człowiek zobaczył, jak szeroko może obiektyw widzieć i jakie to jest fajne właśnie w takich kilku nawet zdjęciach z pleneru ślubnego. Więc tak jak mówię, jak planujesz, to fajnie, że chcesz kupić, bo to będziesz na pewno zadowolony z tego obiektywu, ale nie stawiałbym go na zasadzie, że tylko o nim i on jest the best of i jakby nie ma czegoś innego. A zdjęcia gości przy stole robisz? Czy nie bardzo? No, wiesz co, to też jest dość śmieszne, tylko na kilku weselach pierwszych, potem już nie. Z prostego powodu, słuchajcie, pary czasami tak mówią, a proszę pana, będzie pan robił takie zdjęcia przy stole? Nie. Tylko dlatego, że to źle wygląda wizualnie, słuchajcie, bo to na tych stołach nigdy nie jest ładnie. Nigdy nie jest ładnie. W sensie może na początku, jak jeszcze ludzie wejdą i tam się jeszcze nie zrobił ten miszmasz taki stołowy, a potem już nie jest ładnie. I też takie odrywanie ludzi pewnie czasami od czynności, czyli tutaj jakiś toast, tu no, taki przysłowiowy śledzik i nagle wpadacie i panie wujek, zrób pan zdjęcie, tak? Także tak nie robimy. Oczywiście mówimy o tych takich zdjęciach grupowych. Wtedy lepiej gdzieś tam zabrać na ściankę, albo czasem parę modeli mają przygotowaną, albo czasem nawet no, jakąś ścianę po prostu znaleźć. Czasami w plenerach się robi jak ładna pogoda, czy jest kawałek zielonego wokół sali, to jak najbardziej tak. Ale tak przy stole, no wiadomo, że jeżeli to jest report, taka rzecz, która się dzieje, tak, że jakieś toasty, gorzko, no to oczywiście tak, to robimy, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Okay. Ale tak, żeby... Ale tak, takich siedzących grupowo, ludzi, tak, jedzących, to nie. I ostatnie pytanie, bo słuchajcie, musimy zmykać, ale jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to śmiało możecie je zadawać na grupie Fotografia z EdWeb odnośnie tego live'a, plus do tego, jeśli wykupicie kurs, jeszcze macie 2 dni i 3 godziny, żeby obniżyć tę cenę o 100 zł. Tam też, kiedy oglądacie ten kurs, możecie zadawać pytania do kursu, do konkretnego momentu, więc jak najbardziej tam myślę, że szczególnie, że często to, o co pytacie, jest też, mówimy o tym w kursie i to bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, szeroko. I ostatnie pytanie, czy płacisz drugiemu fotografowi? Jak to jest? Czy taka osoba, która chce przyjść do ciebie jako drugi fotograf, bo chce się nauczyć, no to właśnie, czy ona zasługuje na zapłatę, czy wręcz przeciwnie, to ona powinna tobie zapłacić? Znaczy, no właśnie, to też są pewnie dwie szkoły. Pewnie gdzieś tutaj można się z tym spierać. Ja płacę, więc jakby uważam, że to też jest kogoś praca. Ja wiem, że może na zasadzie takim, że on się uczy albo coś, ale to jest jednak praca i ja też będę miał z tego zdjęcia później. Więc się za które płaci. Ty weźmiesz pieniądze. Tak, więc lepiej, więc się płaci normalnie. Znaczy wiem, że są takie przypadki, że za darmo, bo ludzie też na przykład, też fotografowie, którzy zaczynają, nie oczekują pieniędzy czasami. Po prostu oni chcą się nauczyć, więc to jest już takie dogadanie między tym głównym fotografem a drugim. Ale nie, przeważnie się płaci jednak, to też jest jego praca, on też poświęcił swój czas, też to jest cały dzień na nogach. Tylko jest jedna taka tylko szybka informacja, powiedzcie o tym parze młodej. Tu nie chodzi o to, znaczy... To jest łatwo tak naprawdę przekonać parę modą, bo powiecie, słuchajcie, przyjeżdżam z kimś na przykład, albo wezmę kogoś do pomocy, prosiłbym tylko o ten talerzyk, tak? Trzeba o tym pamiętać, żeby ta osoba miała co jeść, bo to jednak, jeżeli ma być z wami całą noc później jeszcze, w sensie cały ten weselny dzień, to dobrze, żeby też coś dostała, ale łatwo to tak naprawdę przekonać ludzi, w sensie więcej zdjęć, z różnych spojrzeń, te 100 zł czy tam 200 zł, jak oni mają dodać do talerzyka, to często par nawet o tym już potem nie patrzą, tylko muszą o tym wiedzieć trochę wcześniej, żeby przy rozkładaniu na przykład stolików, żeby o tym wiedzieli, tak, żeby dodali tą drugą osobę. Okej, słuchaj, ja wklejam tutaj jeszcze link do naszego kursu, on się pojawi
w tych różnych, no, prócz czatu na EdWebie. On trwa niespełna 5 godzin, więc jest tam tego naprawdę, naprawdę dużo. Zresztą jak sobie klikniecie, jest tam rozpisana dokładna lista lekcji, czego tam się można dowiedzieć, ile taka każda lekcja trwa. Słuchaj, Staszku, wydaje mi się, że kurczę, tak cię, ja cię wymaglowałem najpierw, później cię wymaglowali. Rzadko się zdarzają live'y, gdzie byłoby aż tyle pytań. Jest nas też tu naprawdę dużo. Myślę, że też sam temat jest taki dość duży, żeby zadawać te pytania, tak? Tak. A jeszcze tylko szybko odpowiem panu Danielowi Sadowskiemu. Polarów tylko używam na obiektywie, tylko polarów. Żadnych innych. Oczywiście jakieś tam UV-ki, tak, żeby nie rozbić sobie soczewki ewentualnie, ale najczęściej polarów, szczególnie jeszcze jak wiem, że jest piękna pogoda, no to wtedy polary się przydają. Okej. Okay. Dobra, Staszek, to słuchaj, dziękujemy ci bardzo. Brawa dla ciebie. Brawa też za twój kawał dobrej roboty podczas samego kursu. Naprawdę tak się cieszę, że tutaj wziąłem Staszka, że zatrudniłem go do nagrania tego kursu, bo sam się dużo dowiedziałem, poza tym spędziliśmy mega fajny czas, ja złapałem muchę, więc dla mnie też taki plus. Mam nadzieję, że podobał wam się też ten live. Do tego będę was zachęcał, żebyście wchodzili na fotoedweb.pl, to też was tutaj odeślę. I tu na fotoedweb.pl też lada moment pojawią się zniżki od naszych partnerów. Ja już mam praktycznie zebrane, więc będziecie mogli zgarnąć zniżki na monitory, możecie zgarnąć zniżki na inny fotograficzny sprzęt, zniżki na NASy od Synology i wiele, wiele innych. Do tego kody rabatowe do Olympusa, kody rabatowe do Manfrotto, będzie też specjalna oferta na album pokazowy od Enfoto, więc jak się tam zarejestrujecie, lada moment te zniżki się tam pojawią, do tego koniecznie wbijajcie na grupę Fotografia z EdWeb, no i jeszcze przez 2 dni macie promocję na ten kurs. I od razu mówię, my nie będziemy robić jakichś promocji typu niekończąca się promocja, to znaczy to nie będzie tak, że ten zegar minie, a później jak w wielu różnych promocjach on będzie jeszcze tykał i my będziemy mówić wam, że coś nam się zawiesiło i nagle promocji nie, że ta promocja nadal działa, bo nam się zawiesiło. Nie, on później wskoczy na tę regularną cenę i też nie zakładamy tutaj promocji typu minus 60-80%, tylko taką mamy regularną cenę tego kursu, czyli niespełna 500 zł, teraz jeszcze przez kilka dni będzie o 100 zł taniej. Nie mówię, że żadnych promocji nie będzie, ale ja jestem absolutnie bardzo daleki od takiego marketingu typu dajemy ci coś i piszemy, że to jest warte 5000, a dajemy ci to za 100 zł. Nie, tak u nas na Black Friday? Nie będzie. Na Black Friday na pewno coś będzie, ale na pewno też to nie będzie coś na zasadzie, że to będzie do kupienia tam za, nie wiem, 40 zł. Koniecznie też zerknijcie na inne kursy na EdWebie, bo tego jest całe mnóstwo, też obiecuję, że będzie tego więcej. Zbieram wasze oczywiście głosy. Dziękuję wam za uwagę. Co, my się, Staszek, żegnamy, machamy. Dzięki wszystkiego wszystkim. Dobrego i do zobaczenia w tych naszych kanałach. Cześć. Cześć, papa.